11 lipca 2022 roku, Serce Łodzi, studio Widzew TV. Witamy Was bardzo serdecznie w nietypowym formacie. Podsumowanie przygotowań, a także działań klubu w okresie pomiędzy sezonami. Jesteśmy przed bardzo ważnym okresem. Za chwileczkę, praktycznie za tydzień, wystartuje, a w zasadzie już mniej, bo za 5 dni wystartuje pierwsza kolejka PKO BP Ekstraklasy, a w tym elitarnym gronie znajdzie się oczywiście Widzew Łódź z tego powodu, co oczywiście naturalne w tym okresie letnich przygotowań. Nikt w klubie, myślę, że wokół klubu, nie mógł narzekać na nudę i dlatego dziś spotykamy się chyba z najważniejszymi osobami w spółce. Prezes Mateusz Druszcz. Dzień dobry, witam. I wiceprezes Michał Ryc. Dzień dobry. Zarząd czterokrotnego mistrza Polski, nie licząc akcjonariuszy, chyba nie skłamałem, najważniejsze osoby decyzyjne w spółce. Panowie, mamy bardzo dużo pytań od kibiców, nie ukrywamy tego, że z tego powodu, że spodziewaliśmy się w pewien sposób dużego natłoku pytań o sport, w jaki sposób chcieliśmy to sobie usystematyzować i trochę usprawnić tą dzisiejszą rozmowę. Dajemy słowo, że staraliśmy się nie pominąć żadnego pytania albo sytuacji, w której pominęlibyśmy sens czegoś, tak? Bo jakby chcemy, żeby każdy miał poczucie, że jego pytanie nie zostało pominięte. Było ich bardzo dużo, ale gdzieś tam usiedliśmy i to przepracowaliśmy. Panowie, jesteśmy gotowi, zaczynamy. No, gotowi. Dokładnie, to będzie wieczór prawdy. A już na zupełnie, przejdźmy do sportu. Tak sobie poukładaliśmy to tematycznie i ten sport przejawiał się w tych pytaniach, w postach na Twitterze, w komentarzach na Facebooku bardzo, ale to bardzo często. Kibice są w pewien sposób zaniepokojeni, jeśli chodzi o te ruchy transferowe, przygotowanie drużyny do startu sezonu PKO BP Ekstraklasy. Ale chciałem Was na początek zapytać, może jako prezes, jako pierwszy zabierze głos, czy zarząd jest zadowolony z tych ruchów transferowych, które udało się wykonać? Generalnie tak. Oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, ale też musimy pamiętać, w jakim miejscu jesteśmy i z jakiej pozycji startujemy, bo to jest ważne. Jeżeli chodzi o transfery, tak jak mówiliśmy, zrealizujemy od 7 do 9 transferów. W chwili obecnej jest to 7, bo Julka liczę jako zawodnika, którego też przecież musieliśmy kupić. W związku z czym tak naprawdę tylko i wyłącznie jeden z transferów nie udało nam się zrealizować. Można powiedzieć, że Bartosz Śpiączka był jakby drugim, a reszta która została zrealizowana, to były nazwiska numer jeden na naszej liście. Ktoś może powiedzieć, ale nie są to zawodnicy znani, żeby mówić, że to jest numer jeden, ale tak jak już powiedziałem, musimy trochę znać swoje miejsce w szeregu. Dla nas priorytetem było ściąganie Polaków, którzy w przyszłości mogą być sprzedani też, bo to też jest ważne, żeby Widzew też pod tym kątem myślał. I generalnie, jeżeli ktoś mnie zapyta, czy jestem zadowolony z okienka transferowego, to do tej chwili tak, jestem z niego zadowolony. A czy któryś z transferów się w pewien sposób, tu też padło takie pytanie bezpośrednio, wysypał? Mówiło się o transferze porodówkowym, że tak powiem. Czy możemy to ujawnić? Czy jakiś zawodnik pierwszego wyboru, jakby nie udało się go pozyskać? Z wyjątkiem tu wspomnianego już Bartka Śpiączka. Znaczy, Bartek Śpiączka to też nie był tak do końca wybór numer jeden. Sanchezem, Jordim byliśmy zainteresowani już wcześniej, tak jak mówiłem. Tak naprawdę kontakt był o wiele wcześniej nawiązany i dzięki temu udało się wpisać też klauzulę do umowy, że jeżeli przyjdzie oferta z Polski, to będzie mógł odejść za darmo. Gdybyśmy, tak jak niektórzy sugerują, że wzięliśmy pierwszego lepszego, to nigdy w życiu by nie przyszedł za darmo. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, też jeżeli chodzi o Jakuba Sypka, bo widzę, w mojej ocenie bezmyślną naprawdę czasami opinię na temat Jakuba. To jest nasze trzecie podejście pod Jakuba. Jest to jeden z większych talentów Akademii Zagłębia Lubin. Ktoś może powiedzieć, że Zagłębie i znowu Lech. Ja chciałbym bardzo, żebyśmy u nas w Akademii wychowywali takich zawodników jak właśnie Jakub Sypek. W związku z czym on jeszcze nie zagrał, a jest jakby już skreślony i tutaj apeluję do kibiców o to, żeby naprawdę swoje opinie dawać już po występach zawodnika, bo ja uważam, że ten chłopak jest wielkim talentem. Jeżeli będzie grał to, co ja go pamiętam z Zagłębia Lubin, to będziemy mieli z niego wiele pociechy. Możemy już powiedzieć, że bramkę dla Widzewa i asystę już
już zaliczył, tak więc prosiłbym tutaj o pewną rozwagę. Wysypał się nam jeden transfer, Vuko Savicevic. To był ten porodówkowy. Tak jest, to ten porodówkowy transfer. Tak naprawdę Vuko miał kupiony już bilet, wysypało się to na ostatniej prostej. Zresztą pamiętasz, ile razy rozmawialiśmy o rebusie na Vukana. No, reprezentant Czarnogóry to jest ten temat, który był dla nas pewnym priorytetem. Nie udało się go zrealizować. Reszta można powiedzieć, że się udała i powtórzę jeszcze raz, bo kibice też wiele oczekują od nas w przedmiocie transferów. Ja zawsze zadaję takie pytanie, bo trzeba się przygotować na to, co może być też za rok. I teraz pytanie jest moje następujące. Czy mamy zachowywać się tak, jak zachowywał się nasz sąsiad i robił te transfery, czy mamy się zachowywać tak, jak Widzewie miało to miejsce wcześniej i zaczynać potem od czwartej ligi, czy ewentualnie od pierwszej, tak? My chcemy zostać w Ekstraklasie, ale to też pozostawiam pod pewien pomyślunek, że tak powiem, gdzie my chcemy być, tak? Czy chcemy mieć mądrze, profesjonalnie prowadzony klub, czy po prostu chcemy robić na tak zwany, brzydko powiem, rympał i potem próbować z tego jakoś wychodzić. No dobrze, prezesie, ale jeden z kibiców zwraca uwagę, że pomimo wzrostu wpływów od sponsorów i z karnetów, zejścia z listy płac 10 piłkarzy, a przyjściu tylko 5, dalej utrzymujemy, że nie stać nas na te jakościowe transfery. Z czego to wynika? Inny kibic pyta, jaki procent budżetu przeznaczamy na pierwszy zespół, jak to robią inne drużyny, które nie mają takich wpływów jak Widzew, jak chociażby pieniądze z karnetów. To ja się może, jakby, żeby Michał też coś powiedział, znaczy, bo siedzi. Nie, no wiadomo, sport jest... To są pytania, które nasuwają się w jakiś sposób kibicom. Nie, to oczywiście. To nie jest też tak, że my teraz siedzimy w biurze i tu tniemy te raczej pewne koszty. Oczywiście tniemy, ale to nie jest też tak, że mówimy, a na tego nas nie stać, a na tego nas nie stać, bo my pewne pieniądze, które płacimy, no płacimy według pewnej średniej, no, klubów, na które no, są, że tak powiem, poniżej tej średniej budżetowej. O tak, to nie jest też tak, że na nic nas nie stać, bo nas stać, tylko trzeba sobie zwrócić uwagę na to, że w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o zastępstwie dla Vukana Savicevicia i są zarobki w okolicy 250 tysięcy euro rocznie, na co nas w chwili obecnej nie stać. No 250 tysięcy euro, jeżeli chodzi o takie kwoty, no to są, dobrze przeliczę, 1 100 000? O, przy 4,7 euro tak naprawdę. No, 1 100 000. Do tego dochodzą kwestie podpisu, bo tutaj też możemy sobie to wyjaśnić, że to nie jest tylko tak, że to są suche liczby, tak, które, może już przejdę do przykładu Iszaka, który z Lecha, bo pojawiła się taka informacja, zresztą stworzona przeze mnie, że to jest 70% jego zarobków, które mamy jakby z przychodów, z karnetów. No, to nie jest tak, że zawodnik przychodzi i mówi, no to będę tylko brał to, co jest podstawowym wynagrodzeniem. Nie, tam jest wiele bonusów za wyjścia, za zwycięstwa, za króla strzelców, za mistrzostwo, bonusy za podpis, często sięgające teraz w okolicach 400-500 tysięcy euro i z tego trzeba zdawać sobie sprawę. No, chcemy mądrze ten widzę wprowadzić i wytrzymać to ciśnienie, że tak powiem, żeby nikt z nas w przyszłości nie miał do siebie pretensji o to, że za budżet jest niezachowany, a druga część pytania to może Michał odpowie o te przychody. Znaczy, no, pamiętajmy, że z jednej strony oczywiście te przychody sukcesywnie rosną i z jednej strony oczywiście to są przychody z karnetów, które dzisiaj oscylują w granicach między 21 a 22% budżetu, bo tak to się kształtuje. Pamiętajmy, no, też, że... Uprzedził wiceprezes pytanie też profesora Tomasza Kamińskiego. Jaki jest budżet klubu na ten sezon? Jaki procent z niego stanowią karnety? Więc może w ogóle uzupełnijmy, no, żeby kibice mieli obraz. To jest w okolicach 30 milionów złotych, tak jak przedstawiliśmy to na sprawozdaniu zarządu. Oczywiście ten budżet jeszcze minimalnie będzie się zmieniał, bo jakby pierwszeństwo ma Rada Nadzorcza w akceptacji preliminarza budżetowego, więc wtedy będziemy mogli podać ostateczną kwotę, natomiast posługujmy się tą kwotą w okolicach 30 milionów. No i dzisiaj wpływy z karnetów szacujemy, że jest to między 21 a 22%. Oczywiście gdzieś tam jeszcze w 100% będziemy mieli pewność po sprzedaży karnetów w styczniu, no bo właściwie w grudniu, bo pamiętajmy, że część
część karnetów jest całosezonowych, część karnetów jest na rundę, te cenniki różnie się kształtują, więc dzisiaj oczywiście to jest mniej więcej taki zakres kwot, natomiast kwoty z biznes i hospitality, o czym też mówiłem, sukcesywnie rosną, wzrosły dwukrotnie, dzisiaj to jest 1/3 naszego budżetu, więc naszym celem jest też dzielenie tych przychodów i pozyskiwanie jak największych źródeł przychodów, no ale też pamiętajmy, że koszty rosną, tak? Ja wiem, że być może kibice odbiorą to jako tłumaczenie czy banialuki, że dzisiaj oczywiście inflacja, oczywiście stopy procentowe i tak dalej, ale nas też wzrosty kosztów, tak kolokwialnie rzecz powiem, biją. No dokładnie, to jest przecież kosztów operacyjnych wzrost 30% gdzieś, tak? Przynajmniej i też pamiętajmy o tym, że klub piłkarski jest spółką, która płaci swoje rachunki, płaci za najem, płaci za obsługę dnia meczowego, płaci za ochronę, stawki minimalne rosną, umowy są waloryzowane w górę, bo te, które zawieraliśmy w zeszłym roku, no nie wszystkie miały takie możliwości, więc nasi dostawcy też odpowiednio podwyższają cenę swoich usług i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że możemy wymieniać, więc jakby te pozycje rosną po dwóch stronach budżetu, więc już nie mówiąc o tym, tu Mateusz może to uzupełnić, ale mówimy o pewnych kwotach na rynku transferowym czy na rynku piłkarskim, które są wysokie. Właściwie pandemia w żaden sposób nie wpłynęła na zmianę takiej ekstraklasy finansowej, tak to nazwijmy. Więc tak jak mówię, no, jakby my jako zarząd chcemy, żeby klub był również stabilny finansowo. To jest nasz cel i z tego też będziemy rozliczani. Pamiętajmy, gdzie byliśmy jeszcze kilka miesięcy temu, gdzie jesteśmy dzisiaj. Jeżeli ktoś mówi o tym, jakie wnioski chcemy wyciągać, to tak jak powiedział Mateusz, właśnie takie, jeśli chodzi o zrównoważony budżet. No i tutaj jeszcze, Kuba, jeżeli pozwolisz, to też, żeby była jasność i przekaz do kibiców. To też nie jest tak, że ktoś przyszedł i po awansie i powiedział: panowie, macie tu dodatkowych 5 milionów i działacie, tak? Żadnego takiego inwestora, oprócz tych przychodów, o których mówił Michał, które są na poziomie rekordowym, jeżeli chodzi o Widzew od wielu, wielu lat sponsorskich, to my jesteśmy w stanie po prostu ten budżet utrzymać na pewnym poziomie i to jest dla nas bardzo, bardzo istotne, ale pamiętajmy też, że wzrost wynagrodzeń to nie tylko dotyczy zawodników, ale też sztabu. No to, co było w pierwszej lidze, było w pierwszej lidze, a teraz no, jest ekstraklasa i te koszty diametralnie no, po prostu wzrosły, a nasza rola jest od tego, żeby je kontrolować. No to przejdźmy też do konkretu, bo tu Marcin Raczyński, który pytał wcześniej między innymi o te wzrost wpływu od sponsorów i z karnetów, dopytuje, jak według pana, panie prezesie, co należy rozumieć jako komin płacowy? Pensje rzędu 50-60 tysięcy, taka pensja to jest w Widzewie komin płacowy? Nie, no to znaczy to są najwyższe kontrakty w drużynie i kominy płacowe to też nie do końca, bo Widzew stać na to, żeby płacić, że tak powiem, zrobić, nazwijmy to tak, komin płacowy na jakimś tam etapie, tak? Tylko to nie na tym polega. No nie będziemy rzucać znowu do szatni jedną osobę z kominem płacowym, bo tak się drużyny nie tworzy. Jeżeli to robimy kominy płacowe, to musimy zrobić je 4-5, bo tak wygląda struktura drużyny, czyli nie można sobie pozwolić na to. Zresztą nie tak dawno widzę, że już to przechodzili, tak więc no, do przykładu daleko nie trzeba szukać, że nie może być jedna osoba z kominem płacowym w drużynie, bo po prostu rozleci nam się szatnia. To trzeba systematycznie wprowadzać do szatni i płacić za określoną jakość, tylko to musi być rozłożone na pewien etap nie jednego roku, a więcej, tak? I nie można wrzucić jednej osoby z kominem płacowym. 50-60 tysięcy zarobki to są zarobki wysokie i my w Widzewie takich dużych pieniędzy generalnie nie płacimy. Bo pamiętajmy, tak jak powiedziałem, są jeszcze opłaty za podpis i tak dalej, menadżerowie, tak więc z głową, jeszcze raz powtórzę, z głową, bo jeżeli będziemy robić kominy płacowe, to odpukać w przypadku spadku drużyny, no możemy mieć duży problem. No dobrze, to idźmy dalej, bo przeszliśmy trochę do budżetu, bo to się wiąże z pensjami, ściąganiem zawodników. Do tego jeszcze wrócimy, ale pozostajemy jeszcze przy sporcie, żeby zamknąć to klamrą. Dlaczego nie udało nam się ściągnąć żadnego czołowego gracza pierwszej ligi? Takie pytanie się pojawiło, podobno kilku obserwowaliśmy. Z czego to wynika? Czy to jest trochę powiązane z tą kwestią tych kwot finansowych?
To jest tak, jak ja słyszę też o tym, że scouting u nas nie działa i tak dalej, to ja wezmę to w obronie i powiem, że w poprzednich klubach tak scoutingi nie działały jak scouting generalnie, jak tutaj. I naprawdę te osoby, które tutaj pracują, wykonują naprawdę kawał dobrej roboty. To jest pierwsza rzecz. Byliśmy zainteresowani Szwedzikiem z GKS-u Katowice. Katowice nie zgodziły się na to, na nasze warunki zapłaty za zawodnika. To jest jedna sprawa. Druga, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, pytaliśmy Kobackiego, finansowo był nierealny. I powtórzę jeszcze raz, jeżeli chodzi o Sypka, to jest to zawodnik, którym byliśmy zainteresowani w zeszłym roku. Zagłębie go wtedy jeszcze nie puściło. I powiem taką historię, dlaczego Sypek od razu, to też może, żeby kibicom dał do zrozumienia, żeby zrozumieli takie wydarzenia, jakie się złożyły na Sypka. Po prostu na Twitterze u znajomego z Lubina przeczytałem, że Sypek jest, prawdopodobnie odejdzie z Zagłębia. No i od razu uruchomiłem Tomka Wichniarka. Tomek, mówię, może to jest ten moment. Gdybym tego wpisu na Twitterze nie widział, że on chodzi z Zagłębia, no prawdopodobnie byśmy do tematu nie wrócili. Udało się, potem rozmawialiśmy z Zagłębiem i tutaj muszę podkreślić, że rozmowy z dyrektorem Burlikowskim, prezesem Kielanem były naprawdę na najwyższym poziomie i osiągnęliśmy pewne porozumienie. Myślę, że ta umowa no, wejdzie w życie i tyle. On przechodzi jeszcze testy medyczne, ale to nie jest tak, że nas nie było stać, że my nie obserwowaliśmy i tak dalej. Wierzymy w tego chłopaka, tak samo jak wierzyliśmy w Terpiłowskiego i wierzymy dalej. Przyglądamy się młodzieżowcom, mamy też naszych młodzieżowców. A czy wierzymy dalej w Gustka i Karaska, bo to no, też tak, gdzieś tam się pojawiało. Tylko powiedzmy sobie jeszcze jedną sprawę, jeżeli popatrzymy na pozycje, na których grali, lepiej ich wypożyczyć i niech się rozwijam, niż to, że będą tu siedzieć na ławce, tak? Tak więc to też jest dla mnie trochę dziwne, że nikt tego nie zauważył, bo wielokrotnie było podkreślane, że klub powinien systemowo pracować. No ale przecież my ściągamy Sypka po to, żeby rywalizował z Terpiłowskim, będziemy na jednej pozycji wychodzić młodzieżowcem. No przecież to jest proste jak nie wiem co, tak? Dlaczego nie obrońca? No dlatego, że obrona jest jakby no, tak zbudowana, że tam młodzieżowiec nie będzie grał. W związku z czym na prawe skrzydło, tak? Ma wychodzić młodzieżowiec. My jeszcze powiem tak na marginesie, byliśmy przeciwko zniesieniu temu przepisu dotyczącego młodzieżowca. Właściwie jego zmiany. Tak, tak ale też to nie było takie mocne weto. W sensie, no, powiedzieliśmy po prostu jakby swoje zdanie i będziemy tym młodzieżowcem grać, bo tak jak powiedziałem, celem Widzewa jest też sprzedaż zawodników, bo po prostu inaczej nie będziemy mogli wchodzić na te wyższe szczeble, jeżeli chodzi o rozwój klubu. No to zakończmy temat młodzieżowca. Czy ta pozycja nie jest za słabo obsadzona, prezesie? Moim zdaniem nie. Michał? Znaczy, nie wiem, co to jest pozycja młodzieżowca. No nie wiem, czy jest młodzieżowca. Mamy trzech znaczy, pozycja młodzieżowca w drużynie i na boisku. To oczywiście, no, znaczy, zdajemy sobie dzisiaj sprawę, myślę, że tutaj wszyscy wspólnie, jak i kibice, że ten rok pierwszy po powrocie do Ekstraklasy będzie dla nas trudny i na tej podstawie też definiujemy swoje cele. Sztab dokonał oceny potencjału i podjęliśmy takie, a nie inne decyzje. To nie jest tak, że funkcjonujemy w próżni i klub podejmuje sobie decyzję w oderwaniu od oceny zawodnika. Szczególnie, że mówimy o piłkarzach, którzy byli od nas jakiś czas i my cały czas w nich wierzymy, chcemy w nich inwestować i kolokwialnie rzecz biorąc nie zakupujemy ich gdzieś w meandrach niższych lig, tylko idą do pierwszej ligi, gdzie będą mieli szansę na nagranie i dalszy rozwój. Cały czas wierzymy w tych chłopaków i po to oni przychodzili do Widzewa, żeby prędzej czy później tą szansę otrzymać. Tą szansę otrzymali. Dzisiaj chcemy, żeby dalej mieli okazję łapać te minuty i daj Boże, żeby dalej mogli wrócić do Widzewa i dalej stanowić o jego sile. Taka jest strategia klubu i działamy systemowo i po prostu też z drugiej strony pragmatycznie, bo nie chcemy podejmować decyzji populistycznych czy dawać się ponieść jakimś emocjom. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że trzymamy ciśnienie. Tak było w zeszłym roku, tak będzie i w tym roku. Każdy zawodnik, który przychodził do Widzewa, był oglądany na żywo i jego, że tak powiem, nazwisko pojawiało się w notesie już w marzec, kwiecień, jak widzieliśmy, że może być awans do Ekstraklasy, tak więc i Szechu był i była obserwacja w Albanii i Jordi był obserwowany i mało tego jeszcze jak był strzelił gola na awans, tak, do tego, to się po prostu przeraziłem, bo myślałem,
że temat się po prostu wysypie, bo, no ale się udało i no i tyle. Kolejne pytania, prezesie. Na razie tak skaczemy troszeczkę. Okay. Jeśli do pytania dotyczą bezpośrednio prezesa Mateusza Drużdża, dlatego już zbliżam się do końca kwestii sportowych. Czy Jasiek Nizioł pyta, czy był chociaż przez chwilę temat Ardajza lub Seferiego? Nie, nie w ogóle. To znaczy, ja nie wiem. Ja nie słyszałem o tych nazwiskach, ale mogę podać przykład. Mieliśmy nazwisko. I bo też ludzie domagają się wielkich nazwisk. Ja trochę boję się podejmować decyzji co do wielkich nazwisk. Przykład Stocha w Zagłębiu, w Górniku Zabrze, zapomniałem nazwisko tego napastnika, który też miał być wielką gwiazdą, co chyba grał w Crwenie z niesamowitym CV. Mogę powiedzieć kibicom, że nam dawano Jojo Sanogo. Tego z Arsenalu kiedyś, który... No, kiedyś Tuluza, Tuluza i tak dalej. Tutaj był jego temat. Nie podjęliśmy się tego, bo on przez rok ostatni praktycznie nie grał. W związku z czym pytanie jest teraz, czy bierzemy nazwisko, czy tego, który grał w La Liga 2? La Liga tak 2 praktycznie... No, zrobił awans, tak? Znaczy, no, sezon, jest nie? Też, mówię, jest też jakby profilowanie. To nie jest tak, że nagle, kiedy okienko transferowe przychodzi, nas zaskakuje w klubie sportowym, że o, już za miesiąc okienko transferowe, tylko pion sportowy funkcjonuje jakby całościowo i też chcę wspomnieć zmiany w pionie sportowym, bo one też miały na celu strukturyzowanie tej pracy, która była wykonywana. Rola Maćka Szymańskiego jako dyrektora strategii nie pojawiła się znikąd. Maciek też już wspierał Tomka Wichniarka od dłuższego czasu i też te transfery są wypadkową codziennej, wielomiesięcznej pracy w różnych wariantach, bo braliśmy pod uwagę zarówno pierwszą ligę, jak i ekstraklasę. I tak jak mówię, to nie jest tak, że cokolwiek nas w klubie zaskoczyło. Poza tym też pamiętajmy, że pion sportowy profiluje zawodników, wnikliwie ich obserwuje pod kątem tego, jakie dzisiaj klub i zespół ma potrzeby. Te potrzeby wyraża sztab szkoleniowy, który ocenia, jakich dzisiaj zawodników potrzebujemy wspólnie z pionem sportowym, więc tak jak mówię, jako klub, jako zarząd nie funkcjonujemy w próżni, podejmujemy oczywiście decyzje na podstawie rekomendacji, no i wypadkową są te ruchy, które widzą kibice. I jeszcze, żeby też może już zamykać ten aspekt powoli, no to nie jest tak, że my tylko bazujemy na Lechu i Zagłębiu. Bo uprzedził mnie prezes, bo kibice już tego trochę żartują, ale jeśli ja powiem szczerze, no ja wiem, proszę. No kto był w Zagłębiu? Pawłowski, Sypek i Serafin Szota. I dla nas było też ważne, żeby układać tych zawodników charakterologicznie, to znaczy, żeby po prostu ich charaktery pasowały też do tego Widzewa. Ja powiem szczerze, bo tam pojawił się też zarzut, że my nie prosimy tak jak stary Widzew, który jeździł po zawodników i tak dalej. To ja teraz bezczelnie powiem i może zabrzmie bardzo tak buńczucznie, że gdyby nie ja, to Pawłowskiego by w Zagłębiu, raczej w Zagłębiu to nie, ale w Widzewie by nie było. Bo to ja właśnie chodziłem, jeździłem do Wrocławia i też prosiłem, kiedy był zawodnikiem Śląska, żeby do nas przyszedł. I tak samo Sypka by nie było, gdyby nie Druszcz. Tak więc, jeżeli chodzi o Serafina Szotę, to samo. Kibice muszą też sobie zdać sprawę z tego, że Wisła Kraków, ściągając Łasickiego, którego też byliśmy zainteresowani, płaci więcej niż Widzew. I teraz my naprawdę wykonujemy kawał takiej pracy do tego, żeby ci zawodnicy przyszli. I też jako ja, jako prezes zarządu, wszyscy tutaj wspólnie, tylko jednym z argumentów do przyjścia tych zawodników do Widzewa jest, powiem nieskromnie, też moja osoba. Dlatego, że oni zarabiają o wiele mniej niż w Zagłębiu czy w innych klubach, po to, żeby mogli się rozwijać i też w dużej mierze, nie mówię, że to jest jedyny aspekt, ale też dlatego, że ja tutaj jestem. No i tyle. Z jednej strony tak, prezesie, ale gdy czytam pytania od kibiców, które tutaj przesłano, no wielu z nich oczywiście, no musimy poczekać na to, aż ci zawodnicy zagrają, ale mimo tego, że prezes teraz jakby chwali się tym, że tych zawodników udało się ściągnąć do Widzewa, mówię przede wszystkim o Szocie i Sypku, no to oczywiście oni dopiero pokażą swoją wartość na boisku, no i to powoduje, że kibice, no czują się zaniepokojeni. I teraz Bartłomiej Gawinek w pewien sposób dobrze rozczytał dzisiejszy program, bo on pyta, czy nie uważa pan, że postępowanie na zasadzie zbudujemy kadrę po jak najtańszych kosztach? Tak, bo tak niestety czasami kibice odbierają tego typu politykę, że nie chcemy się licytować. Czy taka postawa to nie jest właśnie powtarzanie błędów Beniaminków, którzy gdzieś tam w przeszłości też wchodzili do ekstraklasy, nie inwestowali i przez to spadali? I teraz pytanie, czy my takiego błędu właśnie nie powtarzamy?
No pytanie jest oczywiście dobre, jest merytoryczne, ale po pierwsze, żeby oszczędzać, to trzeba mieć co? To pierwsza rzecz, tak? Bo my mamy określony budżet na transfery, określony budżet na wynagrodzenia i się go trzymamy. Więc to nie jest tak, że po prostu oszczędzamy i to teraz, no dobra, 1000 mniej, 2000 mniej. To jest jakby jedno. Druga sprawa, czy problem beniaminków nie do końca jest tylko związany wyłącznie z tym aspektem transferowym, ale tego, że po prostu mamy o wiele mniejsze pieniądze i Kuba, wybacz, ale wrócę jakby jeszcze raz do tego uzasadnienia, bo nie do końca się zgadzam z tym, że oczywiście oni muszą pokazać na boisku, czy Jakub Sypek, czy Serafin Szota, tak, że mają określoną wartość, ale tych zawodników na tych warunkach finansowych nie udałoby się ściągnąć, tak? Ja jakby mogę powiedzieć, że oczywiście to nie jest tak, że my, wybacz, jakby użyję brzydkie słowo, żulimy, tak? Na każdej dziadujemy rzeczy i dziadujemy. To nie tak, nie do czy końca zarząd tak. Widzewa ma węża w kieszeni? Nie, raczej i nie. Nie dziaduje. Nie, ale chodzi o to, o racjonalne podejście do sprawy. W sensie pamiętajmy też o tych, którzy robili ten awans, którzy też zarabiają określone pieniądze którzy też no, muszą być uwzględnieni w budowaniu tej drużyny i klubu. Nie? Poza tym wielokrotnie pojawiały się głosy, że w Widzewie powinni grać zawodnicy, którzy chcą tutaj też grać. Jakby to jest dla nas też argument. Chcemy być też fair wobec naszej drużyny, tak jak Mateusz powiedział, która wywalczyła awans. Też pamiętajmy, że do Widzewa przyszli w poprzednim okienku transferowym zawodnicy, których już mieliśmy na listach pod Ekstraklasę, chociażby Bartek Pawłowski, Ernest Terpiłowski, Patryk Lipski. To są zawodnicy, którzy dzisiaj wracają do Ekstraklasy, którzy mają określoną liczbę występów i to grubo ponad setkę w przypadku czy to Bartka, czy to Patryka, z tego co pamiętam. Więc jakby też pamiętajmy o tym, że są tutaj zawodnicy, którzy zakładamy, że dają określoną jakość. Częściowo już nam pomogli w sukcesie sportowym, jakim była was do Ekstraklasy, więc w ten sposób chcemy budować tą kadrę i to nie jest tak, że zarząd Widzewa ma węża w kieszeni, tylko wydaje racjonalnie pieniądze, które też powierzają nam nasi sponsorzy, którzy też nam ufają, które powierzają nam nasi kibice, którzy darzą nam pewnym kredytem zaufania, że te pieniądze po prostu wydamy mądrze i nie popełnimy błędów z przeszłości. Tak funkcjonujemy i chcemy robić te transfery racjonalne, nieprzepłacone, co wcale nie oznacza, że dzisiaj tniemy tak naprawdę na każdym transferze i transfery upadają, bądź nie ma transferów określonych zawodników, dlatego że zarząd czy klub, tak jak sobie to wielokrotnie już nazwaliśmy, no, ma węża w kieszeni. Ocenimy po sezonie oczywiście, ale mnie jako prezes zarządu, Michała też myślę, że mogę się wypowiedzieć tu za Michała, cieszy to, że ściągamy też młodych Polaków, którzy są do rozwoju. No. Zobaczmy, obcokrajowców jakby chyba ściągnęliśmy mniej niż Polaków, tak? W tym oknie transferowym. Dobrze pamiętam? No tak, i to dosyć chyba. Liczę szybko, ale. No chyba tak. I to był jeden z naszych celów i tyle. Po prostu musimy spokojnie tą drużynę rozwijać, a w przyszłości może uda się ściągnąć jakby o wiele większe, nazwijmy to, gwiazdy. Może będzie to realne, może jeszcze w tym okienku się to uda, ale musimy troszkę narzucać swoje warunki, co nie znaczy, że będziemy dziadować, tak? To ostatnie pytanie, jeśli chodzi o sport. Być może coś tu się jeszcze pojawi z tych pytań, może w jakiś sposób wątkiem zahaczymy, ale chciałem zapytać, czy Widzew ma odpowiednią siłę ataku na Ekstraklasę prezesie, bo to też gdzieś pojawiało się bardzo często, kibice, no chyba z 10 czy 15 pytań dotyczyło tylko i wyłącznie pozyskania napastnika. No i teraz pytanie, czy Widzew no, ma taką siłę ataku, która zagwarantuje nam bramki w Ekstraklasie? To znaczy ja rozumiem jakby pewne problemy, bo nie ma liczb, tak? W sensie nasz atak. Tylko pytanie, co to jest, że da gwarancję, że szczeli gole. No pierwsze, jakby patrząc na historię Carlitosa, który też przychodził do Wisły, on też nie dawał gwarancji, tak? To jest, nie wiem, z tych napastników, tak jak rozmawialiśmy, nie znajdzie się napastnika za mniej niż 15-20 tysięcy euro. Takiego, który może dawać liczby. Takiego jak Ishak, czy nawet angielski, mimo to, że jest już w Turcji, to są o wiele większe pieniądze. I teraz nie możemy wszystkiego rzucać do kwestii jakby pieniężnej, że tak powiem, ale generalnie uważam, że jest ta siła. W sensie
umiejętności, a czy będą gole, no zobaczymy, no też jakby jesteśmy krytykowani, czy Tomka moim zdaniem się skrytykowało za to, że powiedział, że będziemy się przyglądać, no tak, będziemy się przyglądać, bo to nie jest też tak, że to jest praca trochę na żywym ciele, tak, tak to się mówi, no i też będziemy się przyglądać i pewne korekty robić, ale ja widziałem Sancheza w meczu ze Stalą Rzeszów i uważam, że on naprawdę sporo nam pomoże. I chyba w tym momencie możemy gdzieś tak sobie przystopować, jeśli chodzi o sport. Może niech Michał coś powie, bo miał zupełnie. Znaczy, panowie, no chyba przejdę, idziemy z grubej rury, czy jednak jeszcze trochę merytorycznie? A z grubej rury. Z grubej rury, dobrze, panowie. Zawsze walczysz o te zasięgi. No, to właśnie. No, czy dobrze, panowie, no to wrócę do tego węża w kieszeni. Piotr Drzewiecki pyta, czy to naprawdę był problem, aby prezentację zrobić za darmo dla kibiców, którzy co rok wykupują karnety, wspomagają zakup autokaru. Chyba nie byłoby to wielkim problemem. To jest pytanie od kibica. I też nie ukrywajmy, to też gdzieś się pojawiało bardzo często. Kibice zastanawiają się, widzą budżet 30 milionów złotych, widzą współpracę z STS-em, widzą przedłużenie umowy z Murapolem, widzą jakieś przychody, no, widzą też sumę, która gdzieś tam przelicza się z karnetów. No i pytają, czy jakiegoś takiego ukłonu w stronę kibiców nie dało się przeprowadzić, z czego wynika biletowanie prezentacji. Michał, zaczniesz? Kto z tej grubej rury? Nie, ja mogę powiedzieć, bo uważam, że tak jak też na ostatniej konferencji prasowej otrzymywałem to pytanie, ja myślę, że chodzi przede wszystkim też o pewne zasady, tak? Bo myślę, że budowanie zrównoważonego budżetu nie zaczyna się od 5, 10, 15 milionów, tylko też od 5 tysięcy czy tysiąca. To nie chodzi o kwoty, tylko chodzi o pewne zasady. I tak jak mówię, oczywiście że nikt w klubie tutaj nie kwestionuje roli kibiców i tego, jak wspomagają klub, tak samo jak nikt nie kwestionuje roli sponsorów i tak dalej. Ja mogę powiedzieć też od razu, że mamy zapytania i mieliśmy deklarację o tym, że niektóre firmy czy też niektóre osoby są w stanie, już dużo wcześniej są w stanie pokryć tą kwotę. Tak samo klub może to zrobić, bo tak jak Kuba wspomniałeś, klub też ma określone i zabezpieczone środki, ale nie miał ich zabezpieczonych w budżecie. Kwota nagle wzrosła, więc też chodzi o pewne zasady. I ja po prostu uważam, że niezależnie od tego, czy mówimy o 1000 czy 5000 złotych, niestety musimy się mierzyć z tym, że tego budżetu przekraczać nie chcemy. I szukamy różnych źródeł finansowania i pomagają nam wielokrotnie w tym kibice i staramy się, tak jak wcześniej wspominałem, wydawać te pieniądze bardzo, bardzo racjonalnie i być może ta decyzja była zbyt pochopna. Ja rozumiem tego, rozumiem krytykę czy obawy kibiców, natomiast tak jak wspomniałem, my zabezpieczyliśmy środki, które za najem stadionu należały się w zeszłym roku. Nagle okazało się, że ta kwota wzrosła, zresztą te kwoty się zmieniały, więc ta, która pojawiła się potem w przestrzeni publicznej, była już kilkukrotnie przefiltrowaną kwotą, ale nie chcę się już do tego odnosić, bo to nie chodzi o uderzanie w poszczególne osoby, tylko tak jak powiedziałem, o zasady. I myślę, że tyle, więc oczywiście ukłon w kierunku kibiców, którzy wspierają klub w różnych formach, natomiast też sami kibice, powierzając nam swoje pieniądze, oczekują, że będziemy to robić w sposób racjonalny i staramy się tak funkcjonować. Ja powiem tak. Po pierwsze, może nareszcie jest w końcu zarząd, który dba o każde 5 tysięcy, bo to jest, czy to 7, nieważne, bo to może jest też jasny sygnał, że staramy się tego budżetu trzymać i to jest jedno. To, co Michał powiedział, chodzi też o pewne zasady. Ktoś może powiedzieć, że to przerzuciliśmy na kibiców i tak dalej. Ja jestem trochę, odchodzę od tej teorii komercjalizacji futbolu, jakby de facto tego sławnego hasła Against Modern Football i tak dalej, ale to jest też Widzew, w którym pewne zasoby komercyjne, można tak powiedzieć, są możliwe do wykorzystania. Tak? Inne kluby robią wstęp płatny na sparingi, inne kluby robią płatne spotkania z piłkarzami. Albo z zarządem. Z zarządem. My po prostu chcemy jakby odzyskać pieniądze, to może za dużo powiedziane, bo ktoś powie, dla 5 tysięcy, tak, robicie taką wielką zadymę. Dużo osób w prezesie tak mówi. My jakby liczyć. Nie, i my się jakby to przyjmujemy do wiadomości, jakby rozumiemy pewne rozgoryczenie, że może poszło 5 tysięcy, a wizerunkowo o wiele więcej straciliśmy, tylko chodzi też o pewną przyjęcie koncepcji, że
tak jak Michał powiedział, pewne zasady. Jest budżet, chcemy go wypełniać, tak jak z transferami zawodników. Nie chcemy go przekraczać, stąd też prośba do kibiców o to, żeby wsparli tą prezentację jakby też finansowo. To, że inne osoby teraz robią sobie z tego cyrk i próbują robić z siebie bohaterów, to możemy jeszcze o tym potem porozmawiać. No, ale generalnie prawda jest taka, że byliśmy zmuszeni dlatego, że te koszty prezentacji były dwukrotnie większe, a mnie osobiście jedna rzecz, która jeszcze boli w tej całej sytuacji, to jest taka, że na prośbę kibiców wróciliśmy na ten stadion rok temu. Dostaliśmy go praktycznie bezkosztowo. W tym roku była sytuacja o wiele inna. Ktoś, kto mnie zaczyna porównywać, że tam 60 tysięcy macie za stadion, a teraz mieliście propozycję tam 15-krotnie mniejszą, ale ja chciałem jedną trybunę, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, uważam... 17-krotnie mniejszej liczby ludzi też. Tak jest. Druga sprawa, możemy tak samo argumentować, że skoro dotacje dostajemy na dzień meczowy, to powinniśmy wpuszczać za darmo. No bo to jest podobna argumentacja, bierzemy od kibiców pieniądze, w związku z czym sytuacja bardzo złożona, rozumiem jakieś rozgoryczenie kibiców, to co Michał powiedział, niektórzy sponsorzy złożyli deklarację tutaj tego, że te koszty pokryją, ale na pewno nie chcemy teraz wchodzić w takie propozycje, jak dzisiaj pojawiły się na Twitterze i powiem to wprost, bo niektórzy próbują tą sytuację wykorzystać i możemy sobie porozmawiać pewne rzeczy, że tak powiem, wyjaśnić, ale na pewno nie będziemy z tego robić cyrku i na pewno liczymy na pewne zrozumienie o kibiców. A w przyszłości pomyślimy, gdzie tą prezentację robić, jeżeli musimy za nią tyle płacić. Znaczy pytanie też, bo chyba nie każdy kibic zdaje sobie sprawę, jakie są formalności związane i myślę, że warto to też przedstawić, bo ktoś zapyta i od razu rzuci kontrę. Teraz nie pojawiło się to w pytaniach, ale jakby wychodzę trochę z roli kibica, który być może siedzi i ogląda nasz program. Czemu nie dało się tej prezentacji zrobić, powiedzmy, poza stadionem prezesie? Może w parku widzewskim naprzeciwko, może w Muzeum Włókiennictwa było w przeszłości? Jest jeszcze... To się pytanie na pewno pojawi. Tak, no i słusznie. No jest jeszcze jedna rzecz, żeby też podkreślić przy prezentacji. Są też inne koszty jak ochrony, tak, i inne koszty związane ze sprzątaniem, z usługami, które my bierzemy jako klub na siebie, to też, żeby była jasność, to jest tylko część pieniędzy, które my jakby chcemy odzyskać, to jest jedno. Druga sprawa, jakby dlaczego nie na zewnątrz, no dlatego jak nie było fety, no po prostu nielegalna impreza masowa, a organizacja imprezy masowej na zewnątrz, po prostu klub to by kosztowało bardzo duże pieniądze, to znaczy bardzo duże, to jest koszt około 50 tysięcy złotych. I ktoś może powiedzieć znowu 50 tysięcy, no i zobaczmy teraz, tu 50, tu 50, tu 50 i tak mierzymy, mierzymy, mierzymy i potem się okazuje, gdzie są te pieniądze, jak wydatki są w okolicy, tak, 31 milionów. Po prostu może uda się w przyszłym roku być w Ekstraklasie, dostać też te pieniądze z tego historycznego, jak się to nazywa, rankingu historycznego. To jest jedna składowych dla kibiców, którzy i ty będziesz może miał telefon służbowy, ja może będę miał telefon służbowy, bo też sobie powiedzmy szczerze i Michał może to potwierdzić, że z wielu rzeczy zrezygnowaliśmy. No, wyciąga nam się, że jeździmy teraz wynajętymi samochodami, ja mam Mercedesa 2015 roku, no fajny jest. Siedmioletni, ale lata. Ale może być. Tylko o czym my mówimy, no prezesi innych klubów jeżdżą nowymi Lexusami i tak dalej. My nie mamy takiej potrzeby, ale ludzie, zejdźmy trochę na ziemię. Ojej, cóż, no te pytania o budżet, panowie, i koszty, no nie wynikają z niczego i myślę, że tu wiceprezesa teraz wywołam do pytania procentowo, bo to jakby to też nie jest jakieś pytanie z Twittera, ale myślę, że też dobrze budujmy taki obraz szerszy, żeby jak najbardziej przybliżyć to funkcjonowanie klubu. O ile procent plus minus wzrastają koszty operacyjne po awansie do Ekstraklasy? Około 30% przynajmniej. Na samej infrastrukturze. Na samej infrastrukturze. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że są kwestie też związane z kosztami, które po prostu nas uderzają w sposób niebezpośredni, czyli wzrost kosztów dostawców czy partnerów klubu. Więc no myślę, że wszystkim nam te koszty rosną, wszyscy to odczuwamy i mniej więcej tak patrząc procentowo to się kształtuje. No i teraz kolejne pytanie, które gdzieś tam na Twitterze się pojawiło, idąc dalej, 30% wzrost kosztów operacyjnych, podobny wzrost ceny karnetów, to oznacza, że Widzew tak naprawdę niewiele zarobił na tych karnetach, podając ten
cennik karnetowy w tym sezonie? Znaczy, pamiętajmy o tym, tak jak rozmawialiśmy, klub też chciał zwrócić szczególną uwagę na kibiców, którzy przedłużali karnety od lat. I tak zbudowaliśmy tą politykę cenową, żeby ona była, oczywiście zakładała te podwyżki, natomiast była w pewnym sensie uczciwa i myślę, że mniej więcej oddaliśmy te koszty, które rosną. Oczywiście też rośnie poziom sportowy. Wielu kibiców, wiem, że spodziewało się wyższych podwyżek i wyższych cen. Tak jak mówię, chcieliśmy też wykonać ten gest i naprawdę dużo pracy, jeśli chodzi o tą część przychodową. Ja też nie bez przyczyny nie odpowiadałem na pytania o sport, bo ja powiem szczerze, od kilku miesięcy tak naprawdę nie mam nawet czasu, żeby pojawić się na pionie sportowym. I awans zrobiliśmy przy tej okazji. I przy tej okazji tak, dziękuję, że to pamiętam. Ale też powiedzmy to też publicznie, ja nie miałem ani jednego dnia urlopu. Od momentu awansu i tak naprawdę, tak jak ty i inne osoby, pracujemy po 7 dni w tygodniu. To tylko pokazuje, na jakim etapie my budowania klubu jesteśmy. No przepraszam, jeden dzień po narodzinach Franka, gdzie też siedziałem na telefonie i pamiętam Bożydara, też transfer z Tomkiem Wichniarkiem załatwiałem. Tak więc to też, żeby uświadomić, na jakim etapie my jesteśmy. I to też, żeby było jasne, to nie chodzi o to, że my wychodzimy i mówimy jak źle, bo ja zawsze będę podkreślał, że praca w Widzewie dla mnie to najwspanialsza praca, jaką mogłem sobie wymarzyć i też spełnienie moich marzeń. Natomiast też, tak jak mówię, róbmy to z głową, startujemy z nowym sezonem, mamy oczywiście swoje cele, o których zaraz powiemy, natomiast są pewne obiektywne sytuacje, które sprawiają, że i koszty rosną i też te przychody, nad nimi bardzo mocno pracowaliśmy, bo do tego zmierzam, to nie dlatego, że z mojego lenistwa nie byłem na pionach sportowych, ale dlatego, że tak mocno koncentrowaliśmy się na tym, żeby ten budżet był jak najwyższy, żeby zapewnić po prostu byt klubowi. My naprawdę zdajemy sobie sprawę jako zarząd, jaka odpowiedzialność na nas ciąży i myślę, że robimy to z głową, chcemy być przede wszystkim konsekwentni, staramy się być blisko kibiców, ale też podejmujemy czasem trudne bądź decyzje, które budzą pewne kontrowersje, natomiast gorąco wierzymy, że to jest właściwy dla tego klubu kierunek. Prezesie, to tutaj ja w ogóle będę miał chyba rozmowę wychowawczą po tym programie, bo cały czas w kontrze tutaj jestem trochę jak trochę tak Jaworowicz, ale prezesie, mówimy ale tutaj tak, o tym. Ale nóg tak nie wywijasz aż tak. Nie widać, ale tak już mówimy prezesie, że tu się pracuje po 7 dni w tygodniu, ale to też musimy liczyć się z tym, że kibic zapyta, no ale jak to? No, Druszcz powiedział, że będą zmiany, że będą nowi pracownicy, że struktura się rozbuduje. Znaczy to idzie w parze generalnie, w rozwój w klubie po roku prezesa to pracy widzisz, gdzieś tam się rozwinął. To ja trochę odbiję, że tak powiem, bo to też nie jest tak, że chcemy ciągle narzekać, tylko my mówimy, ile nas to pracy kosztuje. To jest jedno. No ja mam pytanie do ciebie. Klub się zmienił przez ten rok? Z twojej perspektywy. Ty jesteś dłużej tam niż ja. Pamiętam rok i temu nie, zadał i podwyżki. W cyklach rocznych będzie to pytanie się powtarza. Tak. Jakiś czas temu też to było i wszyscy w klubie się potem śmiali, bo byłem ten. No, jesteście może inaczej. Jesteście rozliczani ze swojej pracy? O, jesteśmy. Masz wyznaczone KPI-e? KPI-e to chyba, no tak. Masz tak, zespół? Jesteśmy. Masz zespół? Mam. Powiększony czy nie? Oczywiście, że powiększony. Dobra, dalej. Spotykamy się raz w tygodniu przynajmniej? Spotykamy. Było to wcześniej? Nie. Pracujemy projektowo? No i tak się, słuchajcie, odwraca rolę prowadzącego wzorowo, ale... Ale nie, no tak szczerze, bo nie jesteśmy tego powiedzieć, co zrobiliśmy. Tak, nie? Oczywiście, tylko mówię, wychodzę z perspektywy kibica, który ogląda nasz program i mówi, Boże, jak oni cierpią, że pracują w klubie. I teraz moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że ta praca jest bardzo duża, chyba z mojej perspektywy, z tego powodu, że klub jest ogromny i oczekiwania są ogromne. Nie, tak, ale ja kiedyś z Mateuszem na ten temat rozmawialiśmy. My mamy, myślę, że obaj pewien problem, że jesteśmy chorobliwie ambitni. I to też nie jest tak, że tak jak mówię, narzekamy i też nie chciałbym, żeby taki przekaz poszedł w kierunku kibiców, bo tak nie jest. Tylko nasza praca i to, o czym teraz rozmawiamy, wynika z tego, że jako klub, jako ludzie mamy pewne wartości, którym chcemy hołdować. Jesteśmy ambitni, być może czasem zbyt ambitni. Okej, przyjmuję tą krytykę. Przekładamy to na wspólną pracę zespołu. Są tutaj ludzie w większości również mający podobne charaktery i być może dlatego też ten klub w roku wylądował w miejscu, w którym już od dawna być powinien. Nie chodzi o przypinanie sobie orderów, tylko powiedzenie jasno. Drodzy kibice, drodzy sponsorzy, dzisiaj są tutaj ludzie, którym bardzo zależy na tym, żeby ten Widzew był w Ekstraklasie. Robimy wszystko, natomiast też nie odpalimy wrotek i nie pójdziemy populistycznie transferami czy wydatkami na to, żeby w tej Ekstraklasie się utrzymać, bo tak jak rok temu nie było hasła awans albo śmierć, tak teraz nie będzie hasła Ekstraklasa albo śmierć, tak? I myślę, że to Mateusz też potwierdzi. No i też
pamiętajmy o tym, że klub się zmienia także w kwestii no, ekwiwalentności świadczeń. Jest dużo dyskusji, Michał też może o tym się wypowiedzieć, trudnych decyzji, w których musieliśmy powiedzieć, że to jest ten czas, w którym musimy zwiększyć świadczenia na sponsorskie, czy to już sławne loże, które nawet po podwyżkach większych niż 15%, tak, są po prostu tańsze jak w większości stadionów w Ekstraklasie, czy dla mnie taki przykład Wisły Kraków, gdzie są po prostu te loże tańsze, to raczej droższe. Jest jedna rzecz, po prostu ten klub, znowu jako my zarząd, musimy poprawiać pewne decyzje, które były podjęte w trzeciej czy w drugiej lidze, bo za dużo osób się nie spodziewało, że będzie klub w Ekstraklasie. No, proszę mi wybaczyć, ale spodziewano się może transferami, ale nie działalności klubu. I te też ciężkie decyzje, które wzbudzają wiele kontrowersji, no są jakby przyczyną różnych domysłów, niedomysłów. Dla mnie praca w Widzewie to też spełnienie zawodowe marzeń, to też wielkie wyzwanie zawodowe. Jedyne, co mnie męczy, to ciągle ta grupa doradców i chodzących, czy to koło właściciela, czy innych osób, które próbują coś tam przedstawiać w sposób pod swój, że tak powiem, będąc na przykład pełnomocnikiem lóż i mówiąc o tym, że Druszcz i Rydz to całe zło Widzewa, bo tak też jest na spotkaniach PZPN-u, gdzie ja się muszę tłumaczyć, że ktoś z Widzewa przyjechał, przedstawił się jako sponsor i mówi, że trzeba pomóc. Mimo, że nim nie jest. Dokładnie, mimo, że nie jest i mówi o tym, że Widzewie bardzo źle się dzieje. Ale tak. Też myślę, że warto podkreślić, że wiele tych decyzji spotyka się ze zrozumieniem, czy wręcz z akceptacją, czy jakąś informacją, że to jest właściwy kierunek. Zawsze w tak wielkim klubie, jakim jest Widzew, będą jakieś głosy, które się pojawiają, też krytyki. My je oczywiście bierzemy na klatę, ale tak jak mówię, czujemy odpowiedzialność za tą rolę, którą nam powierzono i wyznaczyliśmy sobie 12, właściwie już prawie 13 miesięcy temu pewne zasady, którymi z Mateuszem się trzymamy i to się nie zmieni. Niezależnie od tego, kto jaki telefon wykona, ile tweetów wypuści i do kogo będzie próbował skierować swoje słowa, czy nawet żale na zarząd, to nasza rola, czy nasze podejście na pewno się nie zmieni i myślę, że to jest dla nas jasne. Dokładnie. Idźmy dalej. Sporo konkretnych pytań. Może teraz przejdziemy do odpowiedzi, bo teraz ciągle przedstawiamy jakiś taki ogół, to może teraz garść, to też były oczywiście konkrety, ale teraz sporo bardzo... Ja podałem takich, procent. Bardzo takie no, definitywne, że tak powiem, pytania. Wiceprezesie, jak oferty z przetargu na biura kształtują się w kontrze do oferty, którą przedstawił nam operator stadionu, Miejska Arena Kultury i Sportu? Jakiś czas temu Widzew rozpoczął taki konkurs i pytanie, jak to wygląda? Mhm. Wtedy też odnosiliśmy się do stawek z poprzedniej umowy, więc to też jest kwestia porównania. Dzisiaj już wiemy, że te stawki po negocjacjach z operatorem stadionu będą wyższe, więc te kwoty będą się zbliżać. Rozpatrywaliśmy dwa biura, które jakby nie spełniały naszych oczekiwań, głównie jeśli chodzi o lokalizację i dojazd. Cenowo i były lepsze. Cenowo były lepsze, natomiast gdzieś tam lokalizacja była tutaj mankamentem, co też bierzemy pod uwagę, więc na dzisiaj zostajemy na stadionie, natomiast cały czas monitorujemy sytuację na rynku, pojawiają się różne pomysły, też różni najemcy się do nas zgłaszają, szczególnie w kontekście podwyżek obecnie od operatora stadionu, te kwoty będą się zbliżać, więc nie wykluczałbym, że podejmiemy na przestrzeni sezonu taką decyzję, że te biura zmieniamy, ale to przyszłość pokaże. I jeszcze jedna rzecz, bo oczywiście kwoty czynszu wzrosły o to, co pojawia się na Twitterze, ale proszę też pamiętać, że my płacimy w niektórych umowach za wodę i inne media, w związku z czym tutaj też nas to zabija. To nie jest wina Makisu. Oczywiście bzdurą totalną jest, że my mamy jakieś dotacje, jeżeli chodzi o kwestie łodzianki. My za to płacimy i to dosyć spore pieniądze. Tak więc jeżeli chodzi o kwestie tej infrastruktury i procentowo kosztów budżetu, to jest ona znacząca. I to, co Michał powiedział, jeżeli chodzi o biura, no to ktoś może nam zarzucić, że no tak naprawdę chcemy wynieść się ze stadionu. My nie chcemy się wynieść ze stadionu, tylko znowu szukamy oszczędności, które pozwolą na to, żeby na przykład pewne
koszty, zrobicie relokację tych kosztów na inne. No, ale też chodzi o warunki. Kuba, z kolei ja ci zadam pytanie. Ile osób siedzi w jednym pokoju w twoim zespole? Ja muszę zaznaczyć, że rezerwuję sobie przynajmniej jeden pomidor. Panowie, jeden pomidor. No właśnie. Nie, no za dużo oczywiście. No chodzi o pewien też standard biur, o przestrzenie wspólne, których dzisiaj nie mamy. No, pamiętajmy, że stadion Serce Łodzi jest stadionem głównie meczowym. Tak? To jest stadion, który raczej zakłada przyjazd na dzień meczowy, rozegranie meczów, przyjęcie kibiców i opuszczenie tego stadionu. Funkcjonowanie tutaj codziennie jest utrudnione, dlatego szukamy różnych alternatyw. Taka jest nasza rola. Szukamy zawsze najlepszej opcji, a nie tej, która może jest najłatwiejsza. No i nie szukajmy tutaj naprawdę drugiego dnia. To jest decyzja stricte biznesowa i tyle. No, ja tak jak powiedziałem, dobrym przykładem jest boisko na Sępie, za które musimy płacić. Tak? Jest prawdopodobnie dostaniemy na nie dotację, czekamy na decyzję, dlatego go nie użytkujemy. No, ale znowu, a ile już czekamy na tą decyzję, no, prezesie, dosyć, bo to boisko, tam to już znaczy, dzieci grają od jakiegoś czasu. No to jest tam. Właśnie, to pytasz o relację z miastem, a Michał miał mówić, tak? A teraz, znaczy, ja nie chodzi... pytam o żadne relacje, pytam czemu nie możemy trenować przy Sępie, bo zapyta każdy kibic. Jeżeli chodzi o relację z miastem, powtórzę, ja jestem niestety persona non grata, jeżeli chodzi o panią prezydent i uważam, że nie jest problemem pani prezydent, moja relacja z panią prezydent, tylko doradcy, którzy są wokół pani prezydent i którzy właśnie piszą o takich rzeczach na Twitterze, jakie piszą, że musimy je prostować. No właśnie, prezesie, jeden z kibiców pyta wprost, czemu kibic jakby z ludźmi, którzy działają wokół klubu, dochodzimy do, to znaczy, żeby prezes tak się wykłóca na Twitterze, czy nie lepiej jakoś tak ugodowo współpracować? Ale prezes też, Michał, się wykłóca, dlaczego ja tylko? Ktoś tu pyta wprost, czy nie lepiej być takim ugodowym, nie szukać trochę inaczej tego. Czasem, no dobra, ja ciągle gadam. Tak, bo powiedziałeś mi, że też się wykłócam. To znaczy, jakby my reprezentujemy najlepszy interes klubu. I czasem niestety powielanie totalnie niesprawdzonych informacji też uderza bezpośrednio w klub i pracę, którą wszyscy tutaj jako społeczność wykonujemy. A tak jak powiedziałem, to, że nam zależy, jest wypadkową tego, że pewne rzeczy chcemy prostować. I też to robisz czasem ty, też jest oczywiście rola rzecznika prasowego, ale czasem my jako zarząd też zabieramy głos. I oczywiście dla nas personalnie byłaby to droga na skróty, byłaby to łatwiejsza. Myślę, że Mateusz i ja mielibyśmy spokojniejsze wieczory i pracowali po 8 godzin, ale tak nie robimy. Dlatego, tak jak powiedziałem, że nam zależy na tym, żeby ten klub był we właściwym miejscu i żeby był prowadzony w sposób zdroworozsądkowy i normalny. Czy to jest droga łatwiejsza? Nie. Czy chcielibyśmy spokojniejszych być może relacji? Oczywiście i do tego dążymy. Ja personalnie nie mam żadnych, można powiedzieć, ale do osób, z którymi współpracujemy. Personalnie relacja z Makisem czy z Mosirem układa się dobrze, więc tutaj doszukiwanie się drugiego dnia w tym, że czasem są to decyzje biznesowe, czy czasem są to decyzje, które stoją na styku reprezentowania interesu spółki miejskiej i reprezentowania interesu Widzewa, to jest naturalne. My będziemy reprezentować interes Widzewa, bo jesteśmy zarządem Widzewa. I taka jest nasza rola. I żeby uzupełnić, to nie jest do końca naszą rolą też jakby odpowiadanie, a niestety musimy czasami odpowiadać na rzeczy, które no po prostu nie są prawdą, tak? I na którą wy też jako szef komunikacji czy rzecznik prasowy nie macie wiedzy. To dla mnie oczywiście, ja lubię się kontaktować z kibicami przez Twittera i merytorycznie odpowiadać. Część rzeczy po prostu no jest jakby odpowiedzią na zarzuty, nie wiem jak to powiedzieć, przedstawicieli miasta, jak zwał, tak zwał. Prawda jest taka, że z rzeczy operacyjnych, o które prosiliśmy, żeby były zrobione, łącznie z wejściami na stadion i barierkami, nic nie zostało zrobione. Ja z miłą chęcią zaproszę przedstawicieli miasta na pierwszy mecz z Lechią Gdańsk, żeby zobaczyli pół godziny przed meczem wejścia przy sektorze C. Bo na meczu z Radomskiem znowu system nam wywaliło. Ja mówię i zwracam uwagę jeszcze raz na to, że trzeba się temu problemowi przyjrzeć i nie odbierać tego jako płacz Drużdża czy płacz Widzewa, bo są naprawdę rzeczy, zresztą miasto chwaliło się, że uczestniczyło w projekcie Safe Stadium, w którym my też uczestniczymy. Tam jest wprost napisane w raporcie, który też jest do miasta wysłany, jaki jest główny problem stadionu Widzewa Łódź. Jedyne o co chodzi, to tylko i wyłącznie chodzi o bezpieczeństwo tych ludzi. I tyle.
A skąd wynikają, prezesie, tu pytał to użytkownik jak Paw, skąd pytał o te nieścisłości w kontekście komunikacji, na przykład czym padał ze strony Widzewa komunikat, że trzeba ogrodzić cały stadion. Makis jako operator stadionu kontrował to, że technicznie rzecz biorąc, żeby uzyskać licencję z nadzorem infrastrukturalnym, wystarczy przedłużyć po prostu ławkę. Czy to jakby, z czego to wynika? Znaczy, pierwsze co, to z delegata może, jaki był tutaj na stadionie, jak oceniał. Ja też powtórzę jeszcze raz, jestem prawnikiem, mało tego, czasami odwołania w sprawach licencji do mnie trafiają. Jest wariant A, raczej kryterium A i kryterium B. Jeżeli chodzi o ogrodzenie stadionu, jest to kryterium B. Jeżeli chodzi o ławki, to jest kryterium A. I powiem szczerze, śmieszą mnie i proszę wybaczyć robienie z tego sukcesu, że ławkę zamontowano na stadionie Widzewa, bo my o tą ławkę już prosiliśmy od dawien dawna, dlatego że po prostu brakowało nam miejsc. I mówiliśmy, że to jest też kryterium licencyjne do gry w Ekstraklasie. Dostaliśmy odpowiedź, że nie ma takiej potrzeby, bo nie gramy w Ekstraklasie. Tak więc w Widzewie skończyły się też czasy, że na coś przymykaliśmy oko, że można to zrobić później i tak dalej. Na chwilę obecną na przykład zostaliśmy zobowiązani do tego, żeby przedstawić umowy z operatorem. Już minął nam jakby termin. Komisja licencyjna wezwała nas do tego, nikt o tym też nie pisał, ale nie jesteśmy w stanie tego jeszcze załączyć oprócz projektu, dlatego że jeszcze ta treść finalna na dzień meczowy umowy nie została ustalona. My negocjujemy i tak dalej, ale jeszcze to nie zostało zrobione. Mi się osobiście to nie podoba, bo to już powinno być dawno załatwione, a nie na ostatnią chwilę. I może tutaj jest pewien, że tak powiem, rozjazd, że kiedyś takie rzeczy akceptowano w Widzewie, teraz póki my jesteśmy z Michałem, tego ma nie być. No, sam znasz moje zdanie robienia na ostatnią chwilę, tak? Jak chcesz, możesz wypowiedzieć się do naszych widzów. Pomidor. No, dokładnie. Tak jednego jest. Wykorzystałeś. To też wynika z faktu, że po prostu my jako zarząd trochę chcemy więcej. Kiedyś na Mistrzostwach Europy reprezentacja Polski została określona takim terminem, pokolenie chcemy więcej. My też jesteśmy takimi ludźmi. My jakby nie chcemy zadowalać się półśrodkami czy półrozwiązaniami, czy sklejaniem na kolokwialnie, że biorąc ślinę i sznurek, bo te czasy Widzewie się po prostu kończą. Chcemy budować profesjonalny klub i to robimy i to znajduje swoje odzwierciedlenie w działaniach, które podejmujemy, też w relacjach z różnymi spółkami czy partnerami. I jeszcze raz podkreślę, to nie chodzi o to, że my personalnie czy do jakiejś organizacji mamy jakieś ale. My po prostu reprezentujemy interes Widzewa, który nie zawsze musi, to jest naturalne. Jest tak tożsamy z interesem naszego partnera. Chodzi o wypracowanie pewnego kompromisu, natomiast my też twardo obstawiamy przy interesie klubu. No dla jeszcze tylko słychać może ten traktor, który jeżdży i wymienia murawę. Nie? No też zwracaliśmy uwagę na problem murawy. W styczniu jeszcze, nie, to już chyba w listopadzie wysyłaliśmy uwagę też po meczu rugby, że ta murawa jest zniszczona. Że praktycznie chyba jesteśmy jedynym stadionem w Polsce, który łączy te dwa sporty. No i dostaliśmy odpowiedź, że murawa jest jedna z lepszych w Polsce, że w rankingu miała czwarte miejsce, że tam trzecie, że to jest znowu jakieś widzimisię Widzewa, a teraz jeździ traktor i murawa została wymieniona. Ja się po prostu czasami gubię w tym wszystkim, o co tutaj chodzi. Chciałbym mieć osobę oddelegowaną od miasta, jeżeli ze mną nie można rozmawiać. A jak słyszę argumentację, która też jest niestety powielana przez tych, którzy zgrywają teraz bohaterów na Twitterze, to muszę powiedzieć, że no po prostu chciałbym osobę, z którą możemy z miastem spokojnie operacyjne rzeczy załatwiać. No dobrze, jeśli chodzi o te relacje z operatorem przede wszystkim, to chyba ostatnie pytanie z tego typu. Wrócimy zaraz do budżetu i takich kwestii, powiedzmy, które interesują stricte pytających. Damian Kozłowski pytał, o jakich opłatach za system przy karnetach wspominał prezes w dyskusji na Twitterze. Tu chodzi chyba o system biletowy. Znaczy, generalnie, jeśli chodzi o system biletowy, to mamy dwa rodzaje opłat. Pierwszy rodzaj opłat to są oczywiście opłaty prowizyjne, które są pobierane za transakcje w internecie i to nie jest nic myślę, że sensacyjnego. Drugi rodzaj opłat to są normalne kwestie utrzymaniowe czy obsługi systemu. Pamiętajmy o tym, że system Widzewa musi, szczególnie
w przypadku sprzedaży karnetów. Musi być wydajny, musi też być obsługiwany pod kątem zakładania różnych wydarzeń, jego obsługi błędów, utrzymania jego ciągłości i tak dalej, bo jakby z systemem biletowym jest tak, że mówimy o nim dopiero, kiedy on się zepsuje albo coś spektakularnego się wydarzy, nie pomyśli kibiców, czy będzie jakiś problem. Do tego czasu, kiedy on dobrze funkcjonuje, na szczęście o nim nie musimy mówić. I taka jest nasza intencja i te dwa rodzaje opłat są czymś zupełnie naturalnym i je nadal będziemy ponosić. To jest tak samo jak w przypadku nowej strony internetowej. Normalną rzeczą jest, że płacimy za hosting strony, ona jest przechowywana na serwerze i tak dalej, i tak dalej. To jest normalna sprawa. Wróćmy do tematu komercjalizacji. Tu padła teza odchodzenia od tego Against Modern Ultras i trochę szukania źródeł przychodów. Football. Ultras to wiesz. To była zawsze taka oprawa dobra. No i po imprezie masowej. Tak, już koniec. Brak zezwolenia. Panie prezesie, kiedy pojawi się system lojalnościowy? Znaczy system lojalnościowy w pewnym sensie program jest program, no to też to jest takie, które w środowisku czy w społeczności takie słowo wytrych, które myślę, że obrosło pewnym mitem. Przygotowujemy się do tego i wytrychem jest nowa strona, która w tym tygodniu ujrzy światło dzienne i ona to będzie pewnym wstępem do programu lojalnościowego, ale też może zdejmijmy pewne odium, już mówiłem o tym kilkukrotnie. Znaczy generalnie programy lojalnościowe no, jakby są dzisiaj generalnie nieopłacalne, w sensie z perspektywy klubów, wiele klubów od nich po takim szale czy boomie na nie odchodzi. Chcemy, żeby ten program lojalnościowy był bardziej skupiony na tym, co się dzieje w Widzewie i też dlatego będziemy rozwijać chociażby system taki lojalnościowy dla kibiców, którzy będą zwalniali swoje miejsca. Już teraz mogę powiedzieć, że będziemy kontynuować tą akcję promocyjną zwalniania miejsc dla kibiców i za każdy mecz, który kibice zwolnią ze swojego karnetu, będzie im przysługiwał 1% zniżki na zakup przyszłego karnetu. To jest jakby nowa informacja, prezesie, trzeba chyba podkreślić. Czyli podsumowując, jeżeli kibic, dajmy na to mieszkający na emigracji, na który przykład kupuje karnet jako cegiełkę wspierającą klub, zwolni wszystkie 17 meczów, bo po prostu nie będzie go w Polsce. Rozumiem, że przy zakupie kolejnego karnetu przysługuje mu zniżka 17% zniżki plus przedłużenie. Oczywiście. Od ceny oczywiście przedłużenia kontraktu, więc to nie jest tak, że od ceny bazowej, czyli tutaj dwukrotnie raz zyskuje na tym, że przedłuża ten karnet, dwa będzie miał dodatkową zniżkę za to, że zwalniał swoje miejsca. Więc w ten sposób taki program lojalnościowy chcemy rozwijać, ale też chcemy być do tego gotowi technologicznie, dlatego wracając, jakby nowa strona będzie pierwszym etapem ku temu. Zaplanowaliśmy na kolejne miesiące też, żeby nasza nowa strona umożliwiała pewne społecznościowe i lojalnościowe działania, gry, też głosowania. Na razie nie chcę zdradzać więcej, bo pierwsza odsłona nowej strony i pierwszy etap nowej strony w tym tygodniu. Kolejne moduły będziemy wdrażać. Tak samo jak chcemy, aby sprzedaż biletów na mecz z Lechią odbył się już na nowym systemie biletowym, także sporo zmian, które zakładaliśmy. Czyli gdzieś chyba połączyłem kilka pytań pewnie, bo ten temat się pojawiał. Pozwolę sobie uporządkować. W tym tygodniu start nowej strony internetowej. W tym tygodniu start nowej strony internetowej. Która jest jakby otworem, wytrychem do kolejnych Dokładnie. Modułów, atrakcji dla kibiców, czy może programów w zasadzie dla kibiców, przed meczem z Lechią, przed startem zwalniania miejsc, tak de facto. No tak, i wypadkowo sprzedaży biletów. Nowy system sprzedażowy. Dokładnie. To tutaj już to jest trochę pytanie od Bartłomieja Długoszewskiego, który pyta też o nową stronę sklepową. Czy to też jest gdzieś w planach, jest w jakiejś dłuższej perspektywie, bliższej? To jest kolejny etap. Jeszcze w międzyczasie w przypadku nowej strony internetowej też musieliśmy wprowadzić pewne poprawki do aplikacji, kwestie integracji z nową stroną, też kwestie jakby dostępności aplikacji w sklepie i aktualizacji do podwyższonych wersji systemów. Nie chcę przynudzać, w każdym razie wykonaliśmy swoją pracę tak, żeby kibice mogli cieszyć się z nowej strony internetowej, tak jak mówię, pierwszego etapu, bo też żeby było jasne, chcemy, żeby ta strona również się rozwijała z klubem. To nie jest tak, że dzisiaj widzę wdraża nową stronę internetową, stawiamy sobie znak OK i idziemy dalej, zapominamy o temacie. My chcemy, żeby ta strona się sukcesywnie rozwijała. Pamiętajmy, że następnym etapem jest jej rozwój, ale równolegle po zamknięciu wdrożenia systemu biletowego startujemy z nowym sklepem i wtedy będziemy komunikować, jaki będzie harmonogram wdrożenia, bo tutaj jeszcze znajdujemy się na etapie prac wstępnych, jeśli chodzi o ten projekt.
Przeszliśmy do sklepu, to też się wiąże z tą komercjalizacją. Pytał to Zizu, pytał to Bartłomiej Długoszewski. Zapytał o strategię rozwoju sklepu, plany. Są różne opinie na temat działania naszego oficjalnego sklepu. Jak zarząd widzi jakby kierunki rozwojowe dla tej placówki? Znaczy są dwie rzeczy. Pierwsza na pewno to jest wykorzystanie potencjału internetowego, czego nie robimy i o tym mówiliśmy już wielokrotnie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Stąd po wdrożeniu nowej strony internetowej i systemu biletowego przyjdzie czas na sklep internetowy. Ja jeszcze się chwilę odniosę do pieniędzy i budżetu i znów tego typu wdrożenia i tego typu inwestycje w technologię czy IT są też wysoko kosztowe. Oczywiście można powiedzieć, że student czwartego roku informatyki postawi ci stronkę, ale myślę, że te czasy już dawno za nami. Poza tym, jeżeli chcemy spełnić oczekiwania naszych kibiców, to też chcemy robić to po prostu porządnie, zgodnie ze sztuką, więc to też jest kwestia budżetu, dlatego część jeszcze tych inwestycji w budżecie poprzednim, część w nowym. Natomiast wracając do tematu, bo troszeczkę odbiegłem, jeśli chodzi o sklep i sprzedaż, to na pewno pierwsza rzecz to wykorzystanie potencjału sprzedaży internetowej, ale druga też rzecz to na pewno ciągły rozwój sklepu, przy czym pamiętając, że dzisiaj już jeśli chodzi o sprzedaż stacjonarną, na pewno dochodzimy częściowo do ściany. Dzisiaj nie ma na stadionie miejsca, w którym możemy przenieść sklep, żeby był on większy i bardziej funkcjonalny dla kibiców. Oczywiście staramy się i to też kibice, którzy wrócą do naszego sklepu na dzień meczowy, zaobserwują, że pojawią się nowe półki, podwyższenia segmentów i tak dalej. To są wszystko ruchy, które robimy, żeby ten sklep jakby poprawić. Natomiast kolejnym krokiem będzie na pewno sprzedaż mobilna. Ja też mogę powiedzieć, że weryfikowaliśmy, bo zaraz mogą pojawić się tego typu pytania, wybacz Kuba, że być może zabiorę Ci pytanie odnośnie sprzedaży na zewnątrz. No ja mogę powiedzieć, że mamy dostępną przestrzeń sprzedażową czy podsklep na ulicy Piotrkowskiej i średnio licząc koszty miesięczne takiego sklepu to jest 20 tysięcy złotych, przynajmniej. Mówię o minimalnych kosztach najmu plus pracownikach, nie mówiąc o tym, że musielibyśmy zatowarować sklep za kolejne kilkaset tysięcy złotych, żeby ten sklep doposażyć i uzupełnić jego towar. Więc mówimy naprawdę o dużych rzędach wielkości kwot. I pytanie, czy dzisiaj klub to jest moment dla Widzewa, w którym powinniśmy takie inwestycje podejmować? Moim zdaniem nie. Dlatego te środki przekazujemy w innym kierunku i inwestujemy po prostu w takie obszary, jak chociażby sprzedaż w internecie. Ja tylko, jeżeli mogę uzupełnić, bo oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, co Michał mówił, że ten sklep wymaga jeszcze poprawy, ale pamiętajmy też trochę o tym, jak on był wcześniej prowadzony, bo stan zatowarowania był przerażający. Do dzisiaj my nie możemy sobie z tym w pewnych aspektach poradzić, to jest jedno. Druga sprawa, naprawdę staramy się komunikacyjnie, na czym ty też pracujesz, ten sklep poprawić wykorzystaniem, pójście w te tak zwany match day, czyli pamiątek nawet związanych z meczem, konkretnym meczem i sprzedaży tych pamiątek. No przez to, że był problem z koszulkami, wiadomo jak ten sklep jest odbierany. I jeszcze raz powtórzę, wiem, że jest dużo do poprawy, ale też nie popadajmy, tutaj jest moja kolejna prośba, w jakieś paranoje, bo tam przychodzą osoby, które nagrywają pracowników sklepu z ukrycia i zadają im pytania w przedmiocie tego, jak są traktowane kobiety, a jak przy mężczyźni, tak więc wiemy o tym, że musimy dużo poprawić, ale znowu, może powiem drugi raz, zejdźmy trochę na ziemię i dajmy tym ludziom popracować. No dobrze, panowie, ale myślę, że kibic oglądając dzisiejszy program, trochę znowu w kontrze, tak, bo trochę dzisiaj jako adwokat, prokurator stawiam się dzisiaj w programie, no i kibic zada pytanie, no dobrze, panowie, ale no czasami w sklepie brakuje podstawowych towarów, no taka jest perspektywa kibiców i oczywiście to możemy to traktować jako tezę, możemy się z nią, hipotezę, możemy się z nią zgadzać lub nie, niektórzy też komentują już tak trochę z upatrzonej pozycji, ale no być może gdzieś tam jakieś ziarno prawdy w tym jest. No jest, jak no do oczywiście, tego panowie że tak. Oczywiście. Jakby rozmawialiśmy o Twitterze, tak, że często tam gościmy i staramy się komunikować z kibicami, to też nie jest tak, że te głosy do nas nie docierają. Spotykamy się raz w tygodniu z kierownikiem sklepu, przekazujemy, on sam też śledzi te uwagi na bieżąco, zbieramy je, wprowadzamy usprawiedliwienia na podstawie tego, co zgłaszają do nas kibice. Także ja zachęcam też kibiców do tego, aby wskazywali nam, jakie czy produkty, czy
czy kategorie produktów, czy jakich rzeczy brakuje, bo rozmawialiśmy chociażby o kolekcji dla kobiet i ta kolekcja dla kobiet się pojawiła też dlatego, że kibice, czy kibicki właściwie, zwróciły nam tą uwagę, że jest chęć do zakupu takich produktów, że chciałyby je widzieć na półkach. Więc tak jak mówię, my nie jesteśmy ludźmi, którzy są twardogłowi i przekonani tylko i wyłącznie o swojej racji. Często sięgamy po głosy kibiców i sukcesywnie staramy się te zmiany wprowadzać. Ja mnie zaczepiła na turnieju Strykowie kibiców pewna pani, która bardzo merytorycznie punkt po punkcie wskazywała jakby na możliwe poprawę sklepu z jej perspektywy jako kibica takiego trochę fanatycznego. Czekam na maila, więc jak ogląda, to z miłą chęcią się przypominam, żeby tego maila wysłać, bo te punkty mogą nam się przydać. Kolejny punkt też do prezesa Michała. Są wakacje, to Zizu, który też pytał o sklep. Są wakacje, zbliżamy się do połowy lipca. W temacie piwa jako szerokiej dostępności nadal cisza. Kiedy to w końcu ruszy? Jesienią? Mhm. Szybciej, mam taką nadzieję, a ta nadzieja wynika z faktu, że my ze swojej strony jako klub już 2,5 miesiąca temu przekazaliśmy do browaru, wybraliśmy rodzaj piwa, przekazaliśmy etykiety, wybraliśmy butelki i tak dalej. Trwa czas produkcji. Mam informację, że w przestrzeni najbliższych kilku dni powinien zacząć się rozlew, jeżeli nic nieprzewidzianego się wydarzy i w najbliższym czasie będziemy informować, kiedy to piwo będzie na półkach. Pierwszym jego etapem będzie wprowadzenie go do obiegu, drugim etapem będzie wprowadzenie go do sieci, bo też jakby równolegle staramy się poprawić jego dostępność, bo znowu te uwagi do nas docierają, że piwo być może było zbyt mało dostępne bądź trudno dostępne dla niektórych kibiców. Ja też przypominam tylko i wykorzystam ten moment do tego, że na stronie robotniczego piwa robotnicze można znaleźć zakładkę, w której są wskazane sklepy, więc jeżeli ktoś chciałby się zapoznać albo poszukuje piwa, to naprawdę można sobie tam skrócić tą ścieżkę, ale to też naszą pracą i rolą jest powiększanie jego dostępności, więc drugi rodzaj piwa już wkrótce, jak tylko będę miał ostateczne potwierdzenie, tak jak powiedziałem w klubie, często to podkreślamy, w klubie sportowym nie ma ostatecznych deklaracji, dopóki tego w 100% nie zobaczymy i nie przyjedzie do Polski, natomiast no mam informację na dzisiaj, że ten rozlew powinien się na dniach wydarzyć i to piwo wkrótce będzie w Polsce i na półkach. Czy inne alkohole, czy możemy się ich spodziewać? Możemy się spodziewać ich już na dniach. Już do Polski przyjechał nowy rodzaj. Chyba możemy to powiedzieć, że z Gruzji. W sprzedaży pojawi się Rebus. Co z Gruzji przyjechało? Co z Gruzji może przyjechać, co jest do spożycia i nie jest zawodnikiem? Na przykład, możemy tak zostawić. Będzie to wino, widzewskie wino, które specjalnie dla naszych kibiców wybraliśmy. To, co myślę, że jest ciekawe w tym projekcie, to wykonaliśmy trochę pracę, znów nie na skróty, ale wybraliśmy winnicę, która bezpośrednio dla nas to wino wykonała, więc nie jest to po prostu zakup wina, które można znaleźć na półce i naklejamy na to her Widzewa, bo nie tak chcemy funkcjonować. Chcemy, żeby te produkty były w pewnym sensie unikalne, dlatego to wino przyjechało do nas bezpośrednio z Gruzji, wino czerwone, wino białe, będzie dostępne dla naszych kibiców. No i mam nadzieję, że spotka się z jakimś fajnym odbiorem, bo to znów kolejny produkt specjalny, który wprowadzamy i który rozwijamy, czyli wino sygnowane selekcją Widzewa, bo tak to rozmawiamy, wyselekcjonowaliśmy to wino. Też miałeś, Kuba, w tym swój udział. Nie za bardzo, powiedzmy, że tak. Jako testowo. Skazany na Widzew pyta, no, kolejny taki duży, moim zdaniem, punkt sprzedażowy, komercjalizację. Koszulki meczowe, nowe, to jest coś, o co też kibice bardzo często pytali. Skazany na Widzew. Odpowiadasz, ja wyciągam z zapazuchy. Panowie, jak cenowo będą wyglądały oba warianty koszulek, bo już to gdzieś tam komunikowaliśmy, że będziemy mieli wariant premium, ten sam, w którym swoje mecze będą rozgrywać piłkarze pierwszej drużyny, no i replikę tańszą. Czy cena obejmuje pełen branding, ewentualnie personalizację? No i tutaj do zobaczenia w czwartek na prezentacji. Więc tak, jeśli chodzi o koszulki meczowe, to żeby trochę ustrukturyzować. Tak jak wspomniałeś, faktycznie poszliśmy drogą wielu klubów i przygotowaliśmy dla kibiców dwie propozycje. Propozycja A, czyli koszulka stricte meczowa z najwyższej jakości materiałów i najwyższej jakości. To będzie produkt premium i teraz ja na przykład mogę tutaj, mogę zaprezentować. To jest pudełko, w którym ten produkt premium będzie też prezentowany. Każda koszulka będzie miała swój certyfikat, który oczywiście teraz będę miał problem, żeby go wyciągnąć, ale ten certyfikat... Ja pomogę. Pomożesz mi? Tak, tylko że jest bez podpisów. Tak, ten certyfikat
certyfikat tu jest, on jeszcze nie jest podpisany, chociaż dzisiaj kilkaset tych egzemplarzy certyfikatów podpisaliśmy, więc będzie to produkt premium. Koszulka będzie kosztowała 479 zł, więc teraz wielu kibiców mówi, wow, jak drogo, i zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że może być taki odbiór, dlatego chcieliśmy w ograniczonej ilości dla tych, którzy chcą, którzy będą sobie życzyć, którzy chcą mieć taki produkt premium, dajemy im taką opcję i chcemy, żeby tak w profesjonalny sposób opakowany ten produkt mogli nabyć. Ja tylko miał nabyć. Może jedną zupełnie, każda koszulka będzie miała swój numer po lewej stronie, tak więc to nie będzie tak, że puścimy na rynek określoną ilość, tylko jako produkt premium każdy będzie miał swój numer. To jest produkt unikalny, który został przygotowany dla kibiców i tak jak wspomniałem, dla tych, którzy chcieliby mieć taki produkt i są gotowi zainwestować w niego troszeczkę więcej. Wiemy, że jest wielu kolekcjonerów, którzy też o to pytali. Taką opcję zdecydowaliśmy się udostępnić. Natomiast dla kibiców, którzy chcieliby mieć koszulkę w trochę tańszej wersji, bardziej przystępną dla portfela, przygotowaliśmy propozycję repliki, troszeczkę inną, z zawsze w 12. Też ukłon znowu w kierunku kibiców, to będzie koszulka, która będzie kosztowała 199 zł. Więc tak będą się kształtować ceny. Natomiast jeśli chodzi o dostępność, no to tutaj, tak jak też komunikowaliśmy na bieżąco, chcemy, aby premiera była w tym tygodniu, podczas prezentacji drużyny. Pierwsza partia koszulek przyszła do nas w sobotę. Ja też osobiście pojechałem do klubu, żeby wszystkie koszulki zobaczyć. Część tych koszulek została przez nas zwrócona i reklamowana, bo chcemy, aby każda koszulka naprawdę była przez nas przewertowana i wyciągamy wnioski z roku ubiegłego. We wtorek ma być kolejna partia dostawy, będziemy ją sprawdzać i wtedy zakomunikujemy, jak ta sprzedaż będzie się kształtowała, natomiast zamówiliśmy tych koszulek zdecydowanie więcej niż w roku ubiegłym, także chcemy być przygotowani, natomiast do wtorku czekamy, jak ta partia koszulek przyjedzie, chcemy je dokładnie sprawdzić, czy te reklamowane również zostaną przez producenta uzupełnione i wtedy poinformujemy kibicom o wszystkich szczegółach dostępności, dystrybucji i oficjalnego trykotu widza. Tak, ja jeszcze, żeby... Jeden z kibiców tu jeszcze dopytuje, ile tych koszulek sprzedano w zeszłym roku. No bo właśnie tutaj jakby chciałem też wskazać, oczywiście Michał poda liczby, chociaż mi są te znane, ale to nieważne. Możesz podać. Ale do czego chcę zmierzyć, że jak my próbujemy wyciągnąć też wnioski z tego, co się wydarzyło rok temu, bo co do rozmiarów, co do liczb i tak dalej, została dokonana dokładna analiza tego, ile sprzedaliśmy, jakich rozmiarów. Mało tego, żeby nie zaogniać pewnej sytuacji, rozmowy z Kappą w głównej mierze ja prowadziłem, więc też jakby przeszedłem przez to, co Michał przechodził w zeszłym sezonie. Widać było twój uśmiech. No dokładnie, ale i też muszę powiedzieć, że w chwili obecnej rozmawiam z władzami Kappy, to żeby też była jasność, tak, że to jest już na tym szczeblu. I do czego zmierzam? Chcieliśmy te dwa warianty, ta koszulka premium, ona jest kategorii A, czyli tej najwyższej, na wzór tego, co ma reprezentacja Polski, numerowana, sprzedawana w konkretny sposób, no i Michał może też powiedzieć o liczbach, tak, bo w zeszłym roku ile sprzedaliśmy, po prostu zwiększyliśmy tą liczbę, wydaje nam się, w sposób adekwatny, ale też chcemy, żeby kibice po prostu mieli wiedzę na ten temat, ile tych koszulek zamówiliśmy. Jeśli chodzi o zeszły rok, to niecałe 1400 koszulek meczowych znalazło swoich nabywców. W tym roku oczywiście wprowadziliśmy korektę w górę i dzisiaj już mamy zagwarantowaną dostawę na poziomie 2300 koszulek, czyli tą nadwyżkę, można powiedzieć, sobie zablokowaliśmy. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba w trakcie sezonu, będziemy te koszulki domawiać. Oczywiście wtedy czas dostawy będzie odpowiednio wydłużony, bo to jest między 3 a 4 miesiące, kiedy bezpośrednio z fabryki te koszulki do nas przyjadą, także jeżeli będzie taka potrzeba, to po prostu na bieżąco będziemy informować kibiców, ile jeszcze tych koszulek zostało. A tej wersji premium, ale dobrze pamiętam, 400, tak? Jednego, drugiego koloru? Tak. Mówimy o dwóch tych, tylko, tak. Które w pudełku, tak powiedzmy, będą sprzedawane, ale dobrze pamiętam, to jest liczba 401 kolor, tak chyba jest. I 400. Tak, to jest ta liczba i to jest produkt premium.
Staramy się, żeby kibice kiedy dostali te koszulki, czy już możemy pojechać, czy to jest jeszcze trochę za wcześnie? Za wcześnie, trochę w czwartek. Jutro się wszystko wyjaśni, jakby jak przyjdzie kolejna tura tych koszulek. My ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Wysłaliśmy projekty w listopadzie. My teraz po prostu czekamy na odbiór tych. Jest jeden kolor jest jakby przez nas przyjęty, drugi, tak jak Michał powiedział, mamy swoje uwagi. Kappa o nich wie i zobaczymy jutro, w jakim stanie te koszulki zostaną nam przesłane. No też tak jak mówię, to jest temat dla kibiców ważny, więc myślę, że trzeba go w odpowiedni sposób wyjaśnić, więc najpierw chcemy te wszystkie koszulki odebrać, zobaczyć je fizycznie, a potem zakomunikować kibicom. Też prosimy o pewne zrozumienie, bo nie chcemy tutaj w żaden sposób zawieść ich oczekiwania i prowadzić tutaj komunikację wprost, także nie chcemy obiecywać nad wyraz. My ze swojej strony, tak jak Mateusz wspomniał, zrobiliśmy absolutnie wszystko, składając już zamówienie w listopadzie, czyli na wiele, wiele miesięcy przed premierą tej koszulki, aby wszystko było dopięte. Jak odbierzemy te koszulki, wtedy będziemy mogli powiedzieć z czystym sumieniem, ok, startujemy ze sprzedażą i dystrybucją. Pytanie brzmiało też, czy cena obejmuje personalizację? Cena obejmuje personalizację, jeśli chodzi o branding meczowy, to znaczy ona będzie w wersji tak zwanej ekstraklasa, czyli ze sponsorami klubu oczywiście oraz ekstraklasy. Jeżeli ktoś będzie życzył sobie dodatkowe, nie wiem, nazwisko, swoją ksywkę, czy jakikolwiek numer, no to tak jak było to w tym roku, ta cena sublimacji będzie doliczona do koszulki. I możemy też powiedzieć, że też chcemy ten sklep rozwijać i prawdopodobnie już w niedługim czasie będziemy mieli sprzęt, który pozwoli na to, żeby takie czynności wykonywać na miejscu. Czyli ja rozumiem, że czas odbioru spersonalizowanej koszulki skróci się. I to znacząco. Do tego zmierzamy. Idziemy dalej. Damian Kozłowski cytuje stronę oficjalną. Widzę, Łódź przejrzyście definiuje swoje cele, wizję rozwoju i misję. Czy jest szansa je upublicznić, w sensie te trzy treści? One są publicznie. Zapraszam na stronę internetową, nawet jeszcze starą, Widzewa, w której w zakładce odpowiedzialność, społeczna odpowiedzialność biznesu przypominamy o swoich wartościach i też założenia, które mamy w polityce klubowej, ale też CSR-owej. Oczywiście cele, wartości to jedno i myślę, że cele też jako zarząd staramy się jasno definiować i ten cel w zeszłym roku też był głównie sportowy, jasno zdefiniowany. Oczywiście drugą kwestią jest zebranie tego w strategię, co jeszcze przed nami. Oczywiście bardzo byśmy chcieli jako zarząd, żeby ta strategia powstała, zarówno tutaj Mateusz pewnie uzupełni, jeśli chodzi o pion sportowy, jak i całego klubu, natomiast no, na dzisiaj też nawet patrząc po ilości tematów, w których my jesteśmy zaangażowani bezpośrednio, najpierw kwestie procesowe, a potem przejdziemy do etapu strategicznego jako zarząd. Tak, jeżeli chodzi o sport i rozwój działu z analiz, tutaj jest, bo obie, no, raczej mówiliśmy o dwóch transferach, jeden to Sypek, drugi jeszcze nad nim mocno pracujemy, w związku z czym jak tylko to zamkniemy, zabieramy się za strategię pionu sportowego. Znaczy ona już jest po wijakach, że tak powiem, jest już pewien projekt, ale musimy jeszcze do tego usiąść, zrobić pewne modyfikacje i tutaj nad tym też będziemy pracować. Kolejne pytanie, dosyć bezpośrednie. Kiedy możemy spodziewać się, prezesie, nowej maskotki? Też ciekawy temat, decyzja bardzo trudna, ja powiem szczerze, ale dla mnie, proszę mi wybaczyć, niezbędna, bo to nie jest tak, że ja pewnych wiadomości, że tak powiem, także przed meczem nie odbieram, dotyczących moich osoby bezpośrednio od właściciela maskotki, tak więc umowa została wypowiedziana, ona miałaby zostać wypowiedziana jeszcze wcześniej, ale niestety maskotka Wisły Kraków, osoba która była maskotką, umarła, więc z tego powodu zrezygnowaliśmy. Chciałbym, żeby ta maskotka była jak najszybciej. Kuba, sam prowadziłeś jakby rozmowy. Powtórzę jeszcze raz, jasne stanowisko, dopóki ja jestem prezesem, a jest taka pewna grupa osób też, której my przeszkadzamy, z takimi rzeczami będziemy walczyć do końca, dlatego że chodzi nam o dobro Widzewa i kibice muszą nam wybaczyć, ale maskotka będzie nowa. Ja nie neguję tego, że ta maskotka się przyjęła, bo oczywiście ona mogła się przyjąć, ale niestety sposób jej powstania i umowy, jakie tutaj były, łączyły nas z właścicielem tej maskotki, no powodują, że ją wypowiedzieliśmy i nie mamy do niej dzisiaj praw.
czyli rozumiem, że no to w kwestii, no tu pytanie brzmiało, kiedy ta maskotka, no to może trochę ujawnię sam, bo jakby jestem w tych rozmowach, no że w tym momencie sami widzieliście, że czekaliśmy na prace, które przysyłali kibice, bardzo dużo fajnych prac od dzieciaków, w tym momencie jesteśmy na etapie trochę no szlifowania graficznego tych maskotek, żeby kibice mogli wybrać coś z jednej lub no, trzech, czterech propozycji. Padło pytanie o misia uszatka, no ale to była kwota sześciocyfrowa, jeśli chodzi o użyczenie roczne takiej postaci, a szkoda. No więc czekamy niedługo plebiscyt, a potem no, kwestia już po prostu szwalni i wyprodukowania. Kiedy, no ciężko powiedzieć. Panowie, duże pytanie, ale chyba odpowiemy na nie krótko, bo pojawiało się też kilkukrotnie. Marcin, zły kapitalista. Jak wygląda temat ośrodka? Jeżeli chodzi o środek, jest jakby zgoda Rady Nadzorczej na prowadzenie rozmów. W zeszłym tygodniu odbyły się pierwsze tury negocjacji, bo co do zakupu nieruchomości mogę powiedzieć wprost, czy możemy powiedzieć wprost, że będzie to ośrodek poza Łodzią. Oczywiście miasto ma pierwszeństwo, jeżeli zaproponuje nam ośrodek taki, który będzie, raczej nie ośrodek, nieruchomość, która będzie spełniała walory tego, co nam zaproponowano, no to wtedy możemy oczywiście do tematu wrócić, ale na chwilę obecną odbyła się pierwsza tura rozmów. Pojawił się tam pewien problem formalny. Daliśmy sobie 2 miesiące, aby rozwiązać ten problem formalny. Jeżeli on nie zostanie w ciągu 2 miesięcy rozwiązany, to będziemy szukać jakby kolejnej lokalizacji, bo mamy plan B i plan C, ale już mogę powiedzieć kibicom, że pierwsza tura rozmów się odbyła, druga tura za 2 miesiące, jeżeli uda się rozwiązać problem formalny. Mam nadzieję, że to będzie miało miejsce i potem przejdziemy do kolejnych kwestii negocjacyjnych. Oczywiście trzeba pamiętać, że jest to dosyć długi proces negocjacyjny, ale już możemy powiedzieć wprost, że wychodzimy poza Łódź, co nie oznacza, że nie będziemy korzystać oczywiście, jak miasto pozwoli, z Łodzianki czy też z Sępiej, bo tam najmłodsze grupy młodego Widzewa zostaną. No też równolegle jakby cały czas jesteśmy w kontakcie z miastem, więc czekamy na ekspertyzy czy decyzje dotyczące innych możliwości, bo kibice mogą pamiętać deklaracje odnośnie ośrodka czy ziemi właściwie przy ulicy Olechowskiej. Sam uczestniczyłem w jednym ze spotkań z przedstawicielami różnych departamentów miasta. Temat jest wielopoziomowy i skomplikowany. Czekamy na ekspertyzy i wypowiedzenie się wszystkich służb, które mogą mieć plany wobec tego terenu i mówię tutaj zarówno od kwestii przyłączy, zagospodarowania, aż po kwestie logistyczne, czy to doprowadzenie drogi i tak dalej. To tak jak mówię, to są wielopoziomowe rozmowy. Też nie chcemy zostawiać się chociażby tego terenu przy ulicy Olechowskiej bez pewnej puenty ze strony klubu, bo to w środowisku jeszcze to były rozmowy prowadzone przez stowarzyszenie, więc chcemy wspólnie z miastem ten etap jakkolwiek zamknąć, natomiast pracujemy, tak jak Mateusz powiedział, dwutorowo i prowadzimy te rozmowy. Dostaliśmy, tak jak Michał powiedział, teren Olechowski, on nie do końca spełnia nasze jakby kryteria, te, które są na chwilę obecną zaproponowane. Oczywiście za tą ofertę dziękujemy i też za murawę, żeby nie było, że tutaj, bo to też są koszty miasta i cieszymy się, że to nas spotkało, ale jeżeli chodzi o kwestię budowy ośrodka treningowego, no to dla mnie to on jest, myślę, że dla Michała też jest w niektórych aspektach bardziej istotny niż nawet transfery do klubu, tak więc to jest nasz priorytetowy cel, żeby tutaj zrobić krok naprzód. Jesteśmy po rozmowach w ministerstwie co do planów wieloletnich, wsparcia, dotacji i tak dalej. Mamy pewne zapewnienia, tak więc teraz tylko musimy zamknąć pewne kwestie, temat startu, bo wiem, że też się przewijał, jest niemożliwy, tam już nawet chyba jest w chwili obecnej na połowie tego deweloper, tak więc start odpada i w chwili obecnej no po prostu zostaje nam temat Olechowskiej i tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o nasze negocjacje, wychodzimy poza Łódź. Wydaje mi się, że ten temat będzie o wiele szybciej zrealizowany. Oczywiście, jeżeli obok tematu Olechowskiej, który potencjalnie być może nie będzie możliwy, ale ma ten plan, tak jak Mateusz powiedział,
sporo z perspektywy klubu sportowego, nie chodzi tutaj tylko o Widzew, ale ten teren ma pewne obiektywne mankamenty, to oczywiście jeżeli miasto będzie w stanie znaleźć teren, w którym będzie nam mogło pomóc taki ośrodek zbudować, to my oczywiście cały czas jesteśmy otwarci, jesteśmy oczywiście też do dyspozycji, natomiast no mówię, nie chcemy czekać, bo też kibice słusznie o ten temat pytają, my wykonujemy pracę, która być może nie jest widowiskowa i widoczna, ale jest konieczna przy tak dużych inwestycjach, aby ten etap wstępny dobrze przeprowadzić, to tak jak Mateusz powiedział, są negocjacje, rozmowy, weryfikacja planów wieloletnich, kwestie formalne, komercyjne, praw i tak dalej. Zaplanowania też, bo to budżetowego, no bo nie oszukujmy się, wymagałaby ta inwestycja wsparcia zewnętrznego i prawdopodobnie no, wzięcia środków, które byłyby no, zaciągnięciem zobowiązań, tak więc tutaj najpierw chcemy jakby znaleźć nieruchomość, a potem stopniowo to budować, ale z głową też. Trzy ostatnie pytania, które gdzieś tutaj się udało zebrać. Tutaj w cudzysłowie oczywiście, w cudzysłowie, w zasadzie cudzysłowie, pytanie o kolejnych surlitów. Kwestia, czy kto, gdzie i kiedy w kontekście kolejnych takich malunków przy wejściach na trybuny, prezesie, prezesi, czy mamy takie plany, czy możemy to ujawnić? Tak, no plany są. Oczywiście kto kolejny i tak dalej, to znowu jest nasze trochę takie widzewskie, że znowu się rozpoczęła dyskusja, pisanie maili do klubu i tak dalej, dlaczego ten zawodnik, a nie ten. Wtedy ustaliliśmy jakby strategię co do tego możesz powiedzieć, tak, że chodzi o zmarłych zawodników. No tak, w pierwszej kolejności ci, których już z nami nie ma, no bo to chyba... Dokładnie, z jedenastki, która została wybrana, tak, przez kibiców i będziemy stopniowo zwiększać jakby, bo to jest fajna rzecz, dbać o tą historię klubu, ale oczywiście nie narzucać jej, żebyśmy mogli kolejne sukcesy w klubie osiągać. Prezesie, czy, bo to gdzieś tak przy sponsorach mówiliśmy o tym rozszerzeniu współpracy, ktoś zapytał o to, czy z którymś z dużych sponsorów zakończyliśmy współpracę? No to jest pytanie, które może spowodować, że ujawnię bądź nie kolejnego sponsora, który tak jak wspomniałem w jednym z wypowiedzi, zajmie miejsce również na froncie koszulki pod D-Medical, czyli pod sponsorem strategicznym jako sponsor główny, dlatego ja z kolei użyję może jednego swojego pomidora na razie. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, drabinka sponsorska została przez nas zamknięta, umowy są podpisane, czekają tak naprawdę tylko na komunikację, chcemy wpisywać to systemowo, pracując w plan komunikacji, tych tematów jest wiele do ogłoszenia kibicom, natomiast te środki są zabezpieczone. Ja też wykorzystam tą okazję, żeby podziękować naszym sponsorom, bo wielokrotnie to są osoby, które nie muszą mówić o swojej roli na Twitterze, żeby zostawiać bardzo dużo, nie tyle pieniędzy nawet, co serca też dla tego klubu i część tych postaci nie jest znana. Szerzej dał się poznać Karol Majewski, nasz sponsor strategiczny, ale myślę, że wypada tutaj też wspomnieć o Rafale Stępniu, być może postaci nieznanej szerszemu gronu kibiców, ale jest to oczywiście współwłaściciel Termotonu, który od samego początku, od wielu lat wspiera klub, gdzieś tam w ciszy gabinetów, gdzieś tam może zawsze służąc radą czy wsparciem, ale jest to na pewno osoba, którą kibice Widzewa powinni znać, a o tą uwagę na pewno nie zabiega, także ja zawsze osobiście Rafałowi będę dziękował, bo ogromne wsparcie od niego, ale szeregu innych partnerów i sponsorów, którzy z klubem byli, są. Wspomnieliśmy o tym, że przedłużyliśmy umowę z Murapolem. Też wielu kibiców zostaje z nami, wiele firm w Widzewskim Klubie Biznesu, wiele już przedłużyło na nowych warunkach swoje umowy, także tak jak wspomniałem, spotykamy się z dużym zrozumieniem do decyzji zarządu, także wypada też o tych osobach powiedzieć i podziękować, tak jak mówię, tych, którzy pracują z nami, z klubem i wspierają działania całego klubu i społeczności, a nie zabiegają o tą uwagę. No, z mojej strony tak ad vocem, żeby też już nie przedłużać, bo już widzę zmęczenie po nas trochę, to ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję sponsorom. Oczywiście jestem tutaj, że tak powiem, nową osobą, ale tym, którzy przede wszystkim przedstawili zrozumienie dla pewnych podwyżek związanych z tą zmianą ekwiwalentności świadczeń, to zazwyczaj właśnie te osoby, które Michał mówił, są w cieniu, które na to się zgodziły bez jakiegokolwiek dyskusji, a nie te, które krzyczały i chodziły,
że robimy takie, a nie inne podwyżki na lożach właśnie prawdziwych. Ja im dłużej tutaj jestem, to coraz bardziej się utwierdzam w tym, że ci prawdziwi widzewiacy, którzy najwięcej pomagają, to są ci, którzy są w cieniu, tak więc tutaj wielu sponsorów nam pomogło, a wcale nie poklasku nie potrzebują. Im serdecznie dziękuję. Ostatnie pytanie sportowe stricte, z tych takich, które tutaj od kibiców przesłano. Na jaki wynik punktowy zarząd liczy w pierwszych trzech meczach? No tak, możemy się sobie powróżyć. Nie wiem. Pomidor? Nie, ja powiem tak, nigdy nie przegrałem w Szczecinie. Byłem tam trzy razy wygrywałem. Nigdy nie przegrałem w Białymstoku, byłem tam dwa razy i dwa razy wygrałem. Potem z Lechią grałem u siebie dwa razy i dwa razy wygrałem, tak więc 9 punktów. Punktów. Nie, ale tak naprawdę i tutaj jest jak już to jest ostatnie pytanie, czy nie? Chyba tak. Tak, bo taka jest moja prośba też do kibiców, naprawdę o takie zrozumienie, na jakim etapie budowy jest ten klub. Gwarantuję, że w każdym meczu będziemy walczyć o 3 punkty. Gwarantuję, że ci zawodnicy będą oddawać serce na boisku i właśnie zachęcam się do przyjrzenia na przykład Jordiemu, jak wychodzi do pressingu, czy takich zawodników właśnie nam nie potrzeba, ale zmierzam do tego, żeby być razem, to znaczy, żeby w tych ciężkich chwilach, a one na pewno będą, żeby wytrzymywać dalej to ciśnienie, bo dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten klub się utrzymał, spokojnie się utrzymał, żebyśmy trochę namieszali w tej lidze, żebyśmy walczyli o jak najwyższe cele i za rok już troszkę jakby mieć większą możliwość budżetową przez to, że zostaniemy w tej ekstraklasie i to dla nas jest ważne, a jeżeli chodzi o ten rok też piłkarski, to też jest dla nas ważne, żebyśmy w czerwcu, niezależnie jakie będą decyzje zarządu, co do zarządu, żebyśmy zostawili samograja, czyli tak zwany klub, który ma tylko się uzupełniać i walczyć dalej, a nie budować systemowo. To jest dla nas ważne i to jest nasz cel jakby na ten rok. Przynajmniej mój, ale myślę, że z Michałem na tyle się znamy, że to nasz będzie cel. Znaczy to jest nasz cel, bo też o tym rozmawialiśmy. A ile punktów? Dziewięć. Ja powiem, że 9. Myślę, że 7 punktów też będzie dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że gramy dwa razy na wyjeździe. Natomiast to, co Mateusz powiedział, jakby to, że mówimy dzisiaj o celach racjonalnych, czyli mówimy o utrzymaniu, co będzie spokojnym utrzymaniu, co będzie naszym celem, to nie znaczy, że kiedy będzie możliwość sięgnięcia po punkty, to nie będziemy chcieli tego zrobić. I mówię to za siebie, mówię za ten sztab, z którym już pracujemy rok i mieliśmy okazję go lepiej poznać. Tak samo mówimy za tych piłkarzy, którzy są w tym zespole, ale też, którzy do tego zespołu dołączyli, bo też braliśmy pod uwagę ich ten tak zwany mental. Także na pewno chcielibyśmy w tej lidze namieszać, chcielibyśmy parę razy naprawdę dać fajną radość naszym kibicom. Jeżeli będzie szansa pograć o coś więcej, to oczywiście będziemy starali się to zrobić, ale racjonalnym jest, bo z tego nas się rozlicza, bo odpowiadamy za cały klub. Oczywiście większość osób patrzy na zieloną murawę, my też tam najczęściej patrzymy z największymi emocjami, ale prosimy też kibiców o to, jak zaufali nam na początku zeszłego sezonu, tak zaufajcie nam teraz, zaufajmy sobie wszyscy razem. Czekaliśmy wiele lat na powrót do Ekstraklasy i mamy nadzieję, że to będzie dla nas rok pełen emocji. A ten cel myślę, że przez zarząd postawiony jest dla wszystkich jasny. I tutaj będziemy kończyć. To było ponad półtorej godziny z zarządem Widzewa Łódź. Bardzo dziękuję panowie za to, że pojawiliście się dzisiaj w studiu. Od mojej lewej wiceprezes Michał Ryc. Dziękuję bardzo. Prezes Mateusz Dziękuję Ruszcz. Bardzo. Ja nazywam się Jakub Dyktyński. Dziękujemy za to, że byliście z nami. Już jutro kolejna część naszego podsumowania okresu przygotowawczego. No i wstęp do startu w PKO BP Ekstraklasie. Naszym gościem w formacie robotniczego talk show, czyli w formacie, w którym będziecie mogli zadzwonić tutaj do nas do studia i bezpośrednio zadać pytania naszym gościom, będzie trener Janusz Niedźwiedź i kapitan Patryk Stępiński. Jeden z dwóch zawodników, którzy byli z Widzewem w Ekstraklasie przed upadkiem klubu. Tak szybko sobie zweryfikowaliśmy, bo jeszcze Bartek Pawłowski, ta dwójka reprezentowała barwy naszego klubu.
przed upadkiem jeszcze w Ekstraklasie. Ja jeśli mogę na koniec... Prezes też reprezentował nasze barwy. Ja jeśli mogę, bo nie wiem, czy się jutro dodzwonię, zapytaj proszę naszego kapitana, jakie testy wykonywał... To Marcin niech zapyta, jakie testy musiał wykonywać nasz sztab fizjo podczas obozu. Może Patryk o tym coś więcej powie. Dokładnie. To nie będę dzwonił. Przeniesiemy tą informację, przekażemy ją Marcinowi. Jeszcze raz wielkie dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia, cześć. Do zobaczenia.